Biuro Rady, czy możemy rozpoczynać? Halo, Biuro Rady, czy możemy rozpoczynać? Dzień dobry, jesteśmy gotowi. Rozpoczynamy drugą część 20. sesji Rady Miasta Nędziny 8. kadencji. Proszę, serdecznie witam radnych obecnych na sesji dzisiaj. Witam pracowników urzędu, zaproszonych gości. Bardzo proszę Radę Miasta, radnych o potwierdzenie kworum. Przepraszam Pani Przewodnicząca, 47. sesja. Dobrze, a co ja powiedziałam? 57. To przepraszam bardzo, 47. sesja Rady Miasta Nędziny 8. kadencji. Proszę o potwierdzenie kworum. Ile radnych mamy na sesji? Brak potwierdzenia radnego Łukasza Kuczka i radnej Stoleckiej. Proszę radnego o potwierdzenie, jest obecny na sali sesyjnej. Pani Stolecka, jeżeli dojdzie po prostu w trakcie, normalnie mamy tu troszeczkę problemów, więc na pewno się zaleguje. Mamy 14 radnych, jest kworum, uchwały są prawomocne. I radna Stolecka jest zalogowana, jest potwierdzona, także. Czyli jesteśmy w pełnym składzie. Dobrze. Przechodzimy, mamy kworum, uchwały są prawomocne. Przechodzimy do następnego punktu, przyjęcie porządku obrad. I w tym punkcie ja mam takie uwagi i składam wniosek, żeby w porządku obrad przywrócono porządek obrad i w porządku obrad były tylko te uchwały, które opiniowane były przez radnych. Proszę taki wniosek wpisać. Pani Przewodnicząca, dzień dobry. Jeżeli mogę, tylko Pani Przewodnicząca pozwoliłaby zabrać głos, bo proszę mi odpowiedzieć, dlatego że Państwo kontynuujecie sesję, która była w zeszłym tygodniu rozpoczęta, więc Państwo nie przyjmujecie żadnego porządku obrad, ani nie głosujecie nad porządkiem obrad. Ale w każdej sytuacji, w każdej chwili możemy odnośnie porządku obrad dokonać zmian. Ta uchwała została przesłana. Oczywiście Państwo możecie dokonać zmian w porządku obrad, ale nie przyjmujecie żadnego porządku obrad. Ja nie przyjmuję porządku obrad, ja tylko składam wniosek o usunięcie tej uchwały, która została przesłana do nas o godzinie 15:37 wczoraj. Urząd Pracy pracuje do 15:30. My jako radni nie jesteśmy zobowiązani, żeby po południu śledzić OGiKom, czy jakaś uchwała do nas dochodzi. Obserwujemy OGiKom do 15:30. Taki mamy, powiedzmy sobie, na tylko z tego, co wiem, to nie był wniosek o poszerzenie porządku obrad, tylko to był wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały, który jest w porządku obrad. W 51 statutu poprawki, które zostały zgłoszone do projektu uchwały, są głosowane w tym punkcie porządku obrad, na którym Państwo w danym momencie obradujecie. W tym punkcie są raz, dwa, trzy projekty uchwał. To jest odrębna uchwała. Jest projekt uchwały. A jak się nazywa ten projekt uchwały, Pani Przewodnicząca, który został przedłożony Państwu nowy? Po prostu porządek obrad ustala przewodniczący. Pani Przewodnicząca, ale proszę odpowiedzieć, jak się nazywa projekt uchwały, który został zgłoszony w poprawki? Znaczy po prostu czytam. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nędziny na lata 2024-2029. Dobrze. A moje drugie jeszcze pytanie, Pani Przewodnicząca. Może skończę. Panie Radny, może skończę. Ja prowadzę obrady, może skończę. Ja taki punkt tylko podpisałam w porządku obrad. Natomiast na sesji, znaczy na komisji, tu jest projekt uchwały WPF na lata 2020-2029 opiniowany na komisjach. Jest opiniowany? Jest opiniowany. Trzeci projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nędziny na lata 2021-2029 z autopoprawką. I ten projekt proszę usunąć z porządku obrad i taki wniosek proszę wpisać. Pani Przewodnicząca, tylko ten projekt uchwały jest w porządku obrad. Ale w czterech postaciach czy w trzech? Nie było go procedowane przez komisję. Jeżeli nawet jest projekt uchwały znany komisji, jeżeli jest na sesji następnej, ma być normalnie procedowany.
jest to kontynuacja komisji, znaczy sesji, przepraszam. I taki tylko porządek obrad ma być, Pani przewodnicząca, tylko państwo nie zmieniacie porządku obrad i tutaj nie doszło do żadnego wniosku. To nie jest wniosek o poszerzenie porządku obrad. To jest wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. Przecież paragraf 51 reguluje kwestię głosowania nad poprawkami zgłoszonymi do projektu uchwały. Ja mimo to ponawiam swój wniosek, proszę go wpisać, przegłosują radni. Jak rada zdecyduje? Ja porządek obrad podpisałam raz. Proszę o wpisanie wniosku. Mamy tu zgłoszenie do dyskusji, proszę. Proszę pan Edward Urbańczyk, wiceprzewodniczący. Dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie mecenasie. My dzisiaj kontynuujemy przerwane nie z naszego powodu posiedzenie sesji i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i prawem samorządowym możemy dyskutować tylko o tym, co było w porządku rozpoczynającej się sesji. I te materiały nas tylko dotyczą. Cokolwiek by pan mówił, dotyczą nas tylko te materiały, które stanowiły porządek posiedzenia rozpoczynającej się sesji tydzień temu. Dziękuję. Dziękuję. Czekamy na wniosek. Jeżeli mogę tylko, pani przewodnicząca, się do tego odnieść. Panie radny, ja chciałbym w pierwszej kolejności wskazać na to, że jeżeli pan się powołuje na przepisy prawa ustawy samorządowej, to prosiłbym wskazać konkretny artykuł. Druga rzecz jest taka, że projekt uchwały, który został państwu przedłożony z autopoprawką, to jest ten sam projekt uchwały, który jest w porządku obrad, który państwo to porządek obrad zatwierdziliście. Natomiast paragraf 51 ustęp 2 statutu reguluje kwestię głosowania nad wprowadzonymi przez burmistrza miasta do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej poprawkami. I państwo jedynie głosujecie nad wprowadzeniem danej poprawki do projektu uchwały. Głosujecie w punkcie, w którym omawiacie. Ale tego nie było na komisji projekt uchwały aktualnie procedowany. Jeżeli procedujemy daną uchwałę, to przewodniczący zgodnie z tym przepisem, który pan tu przytoczył, ma prawo zrobić przerwę na wprowadzenie poprawki uchwały aktualnie procedowanej. Na tamtej sesji był porządek taki, był podpisany i ja z tym porządkiem się nie zgadzam, dlatego składam wniosek i po raz ostatni, proszę, bo nie wiem, bo w takim razie wniosek o zamknięcie tej i zrobimy przerwę, żeby radni się mogli zapoznać z tymi autopoprawkami, bo dzisiaj byli w pracy rano, jest późno. Tak, jest to, co było opiniowane i tylko to zostaje. Jeżeli tak, to następny. Jeżeli państwo uważają inaczej, to wprowadzę inny wniosek. Proszę wniosek o usunięcie tego. O usunięcie uchwały, która nie była procedowana na komisji. Ciszej, proszę radnych o nierozmawianie. Są uwagi po tym, że powagi sesji nie zachowujemy, a sami państwo rozmawiają. Dzień dobry, jeszcze raz tutaj skarbnik Kinga Drabi. Pani przewodnicząca, bo my rozumiemy w ten sposób, jeżeli państwo wyrzucają uchwałę z porządku obrad, to nie ma ani projektu dotyczącego budżetu miasta, ani wieloletniej prognozy. Znaczy, nie ma wieloletniej prognozie, tak? Czyli wyrzucają państwo uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej. Nie wyrzucamy, tylko kontynuujemy tą kwestię. Omawiamy tę uchwałę, które były. Jeżeli państwo wprowadzają następną uchwałę, no to będzie zwołanie następnej sesji. I opinii, i komisji połączonych. Proszę państwa, no to nie jest nowa uchwała, to jest ciągle ta sama uchwała, a autopoprawka jest mała i ja państwu jestem do dyspozycji, żeby państwu umówić tą autopoprawkę. Nie jest opiniowana na komisji. Budżet jest bardzo poważną sprawą. Rada Miasta musi mieć czas do przeanalizowania. Nie jest robotem, żeby torbanie ani skanera w oczach nie ma. Musi się zastanowić, że to wszystko, każda autopoprawka wprowadza szereg zmian i trzeba mieć na to czas, żeby się temu przyjrzeć, przeanalizować i ustosunkować do tego. Dlatego... Przepraszam bardzo, Krystyna Wróbel, Burmistrz Miasta Lepina. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca decyduje, jest osobą odpowiedzialną za organizację przebiegu sesji. W każdym bądź razie, Szanowni Państwo Radni, chciałam tylko podkreślić,
że projekt budżetu i projekt WPF w temacie przedstawiony jest propozycją burmistrza. Chciałam tylko powiedzieć, że autopoprawki, które są wprowadzone do tego projektu, to są autopoprawki autora, czyli moje, proszę Państwa. Jeżeli Państwo nie zmieniło się tutaj nic, wczoraj otrzymaliście z autopoprawką wczoraj. I teraz ja proponuję Państwu na posiedzeniu dzisiejszej sesji WPF, bo mówimy o WPF-ie, z autopoprawką, którą wczoraj Państwu przesłaliśmy. A więc ja nie widzę powodu, żeby negować moje propozycje. Dlatego, że jeżeli Państwo wycofią i nie zgodzą się na te autopoprawki, to proszę Państwa, nie mają Państwo nad czym procedować. Dlatego, że to, co było wcześniej, dla mnie jest nieaktualne. A więc to nie jest moja propozycja do WPF-u z autopoprawkami. Jeszcze raz podkreślam, propozycję WPF-u z autopoprawkami to jest ta propozycja, którą wczoraj Państwo dostaliście na wysłanie z biura rady na e-sesję. Dziękuję bardzo. Także proszę się zastanowić, dlatego że nie będziecie mieli nad czym procedować. A jeżeli chodzi o opiniowanie, proszę Państwa, są tam tylko dwie zmiany, o których chciała powiedzieć Pani Skarbnik i to nie wymaga, nie wiem, tygodniowej znowuż przerwy nad dyskusją nad tym budżetem. Także jeżeli Państwo wycofają ten projekt uchwały z tymi autopoprawkami przedstawionymi przeze mnie, to spada z porządku obrad WPF. Może Pani zarządzić przerwę, zrobić połączone komisje, jeżeli jest taka wola. Niejednokrotnie to było praktykowane tutaj ze strony Państwa i możecie przedyskutować na posiedzeniu połączonych komisji te właśnie autopoprawki. Ja dziękuję pięknie. Proszę wziąć pod uwagę, czy Państwo znowu nie chcą opóźnić decydowania o WPF-ie i budżecie miasta Lędziny. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja kontynuuję sesję z tamtego tygodnia. I ta sesja z tamtego tygodnia, był porządek podpisany, uchwały były procedowane i mamy nad czym procedować. Natomiast 3 miesiące się tworzy budżet i ciągle się zdarzają autopoprawki, WPF i dokładnie za 5 minut 12, 15.37 radnych się informuje. Dlatego zgłaszam wniosek, to jest decyzja Rady Miasta. Mój projekt, mój porządek obrad jest tutaj i jest podpisany. I w tym projekcie nie ma żadnego projektu uchwały. Tu są projekty uchwały. Oczywiście poprawki, jeżeli by teraz była procedowana ta uchwała i na bieżąco byłyby poprawki do tej uchwały, a nie do 3 uchwał, które tu są wpisane, to po prostu byśmy to mogli robić. Niech radni się wypowiedzą. Pani przewodnicząca, nie rozumiemy się. Pani burmistrz przedstawia projekt uchwały z autopoprawką. Pani burmistrz, chcę jeszcze zwrócić uwagę, że ja pani udzielam głosu. I może pani ten głos utrzymać bez kolejności, a pani bez przerwy chce kontrolować, nadzorować pracę rady i ustawiać, jak rada ma pracować. Przepraszam, ja panią się zapytałam o tym, czy mogę zabrać głos. Teraz nie. To jest bardzo ważny temat, dlatego że to jest projekt WPF-u przedstawiony przez burmistrza, czyli przeze mnie, pani przewodnicząca. Ja nikogo tutaj nie komenderuję, jak pani mówi, nikogo nie ustawiam. Proszę się zastanowić nad swoją oceną. Dziękuję bardzo. Dobrze, to w takim razie ja ten wniosek swój, proszę mój wniosek pisać o usunięcie. A państwo, czy pani jako burmistrz może wnioskować o poszerzenie porządku obrad o tą uchwałę, którą radni usunęli. I decyzją Rady Miasta, całej Rady Miasta będzie, jak to będzie wyglądało. Czy zwołamy w przerwie komisje połączone, czy będziemy procedować nad uchwałą z autopoprawkami. Niech to będzie decyzja 15 radnych. Nie tylko moja, czy po prostu burmistrza. Rada Miasta, to jest sesja Rady Miasta. Proszę wprowadzić ten wniosek. Rada Miasta zdecyduje. Jest nas tutaj 15. Wszyscy zdecydujemy, co zrobić dalej. Proszę o wprowadzenie wniosku, o usunięcie tego projektu, który był przedstawiony wczoraj z autopoprawką.
Proszę do dyskusji, mamy zgłoszonych radny Łukasz Kuczyk. Dziękuję pani przewodnicząca. No w takim razie to ja mam tutaj pytanie do pani burmistrz, bo z tej wypowiedzi wywnioskowałem, że albo głosujemy budżet, do którego pani burmistrz wprowadziła autopoprawki w czasie trwania przerwy w obradach sesji, czyli jeżeli będziemy procedować teraz na sesji i przyjmować uchwałę budżetową, która była procedowana przez Komisję Gospodarki i Komisję Budżetu, to rozumiem, że pani obliguje za tym, żeby tej uchwały nie przyjmować, bo pani chce tylko przyjąć uchwałę z tą autopoprawką, tak? Bo my jesteśmy przygotowani do przyjęcia uchwały, którą procedowaliśmy na komisjach. Nie wiem, czy mogę się wypowiadać, pani przewodnicząca, czy mogę zabrać głos? Tak, proszę. Dziękuję pięknie. Szanowny panie radny, szanowna pani przewodnicząca i szanowni państwo. Burmistrz, który składa projekt uchwały, może na w każdym etapie złożyć swoje autopoprawki jako autor projektu. I to do tej pory państwo rozumieli i nie było żadnych przeszkód. Oczywiście, jeżeli pani przewodnicząca o tym, czy wprowadzić tą autopoprawkę, czy nie, decyduje Rada, to się zgadza. Ale to nie jest nowy projekt uchwały. To jest ten sam projekt, tylko ze zmianami, które nazywam autopoprawką. Jeżeli państwo i pani przewodnicząca zdecydują poprzez głosowanie wniosku o tym, żeby zrobić przerwę na zaopiniowanie tej autopoprawki, to proszę bardzo. Natomiast chcę uświadomić wszystkich, mój projekt WPF-u i mój projekt jako burmistrza zmian w budżecie obowiązującym na dzień dzisiejszy, to jest ten, który otrzymaliście państwo z tymi autopoprawkami. Tam to już jest nieaktualny. Ja mogę w każdej chwili wnosić autopoprawki, a państwo decydują, czy te autopoprawki wprowadzić, czyli zatwierdzić ten projekt albo nie. A pani przewodnicząca zdecyduje, czy zrobić przerwę i połączone komisje w celu opiniowania z udziałem skarbnika i mojej osoby. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Tadeusz Ingram. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Zastanawiam, to znaczy, pierwsze bym prosił na tej sali o jedną rzecz, że jeżeli ktoś przemawia i tak dalej, żeby na sali było cicho. Powaga sesji. Bo tu jest tak jak na targowisku. Ktoś mówi i 10 jeszcze na sali. I prosiłbym pani przewodnicząca, żeby pani tego porządku pilnowała. Przepraszam, upominałam przed chwilą radę. Żeby było cicho, bo jeżeli przykładowo będzie tam ktoś inny zabierał głos, to nie mam zamiaru ja dyskutować tu z sąsiadem i tak dalej, tylko słucham, co mówi. Druga sprawa odnośnie tych autopoprawek. No ja myślę tak, że jeżeli na sesji jest dyskusja, są wnioski składane do danej uchwały, że jest coś źle czy nie tak, to jeżeli się to poprawia, to jest to źle? To znowu by musi być procedowane na komisjach. Przecież my możemy dzisiaj nad tym dyskutować. Bo jest sytuacja taka, że w tych autopoprawkach są ujęte sprawy, które były zgłoszone na sesji. Wprowadzono zmiany, żeby wymienić te punkty, które zgodnie z sugestią radnych były złe, poprawiono, no to my znowu chcemy jeszcze komisję do tego. Przecież śmiało można nad tym dyskutować. To nie jest nowa uchwała, tylko ta autopoprawka to jest do sugestii radnych. I radzę się nad tym zastanowić, bo tak bawić to się możemy, no stop. Coś mi się nie będzie podobać, dam wniosek i za tydzień znowu, bo komisja będzie musiała nad moim wnioskiem dyskutować i zatwierdzać. Komisje tylko opiniują, a nie zatwierdzają. Zatwierdza Rada. Jeżeli na Radzie jest to postawione i może być dyskutowane, to ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód. No chyba, że się bawimy. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem proszę Łukasz Kuczyk.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja tu się całkowicie zgadzam z przedmówcą, tylko tutaj istnieje inna sytuacja. Zawsze zgadzaliśmy się na autopoprawki. Była dyskusja odnośnie uchwały na komisjach i do sesji, jeżeli były jakieś autopoprawki, były one wprowadzane. Teraz trwała sesja, była ogłoszona przerwa, więc prawidłowo powinno to być tak, że przychodzimy dzisiaj na sesję i pani burmistrz zgłasza, że coś było nie tak, wprowadzają autopoprawkę. Czy Rada się na to zgadza, czy się nie zgadza? A nam to po prostu wprowadzono do porządku obrad dodatkową uchwałę bez zgody Rady. A przypominam, że sesja trwała. Dziękuję. Proszę Biuro Rady o wprowadzenie wniosku o usunięcie tej uchwały, która nie była opiniowana. Pani Przewodnicząca, czy mogę się ustosunkować do wypowiedzi pana Kuczka? Proszę. Dziękuję. Szanowny panie, otóż nie ma pan racji. Niejednokrotnie, przepraszam, niejednokrotnie było tak, że na sesji pani przewodnicząca odczytywała wnioski z autopoprawkami przeze mnie przedstawionymi do projektów uchwał. I państwo głosowali. To nie jest inny projekt uchwał. To jest ten sam. To jest ten sam projekt. Tylko ja wprowadzam do tego projektu zmiany. Nazywa się to autopoprawka, proszę państwa. Proszę to zrozumieć. A więc mylę, że to jest nowy projekt, z tym, że to jest tamten, tylko wprowadzam jeszcze do tego poprzedniego autopoprawkę, bo mam takie prawo. A więc to jest tylko ta zmiana, a nie wprowadzenie nowego projektu. Dziękuję. Radni mają takie prawo, żeby przegłosować wprowadzenie takiego projektu z autopoprawkami, bo to wygląda jak jest nowa uchwała. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lędzina na lata 2021-2029 z autopoprawką. Czyli jest to nowy projekt uchwały. Pierwszy jest projekt uchwały na lata 2021-2029, który był tydzień temu podpisany. Następny jest taki, który był opiniowany przez Radę Miasta też z autopoprawką. I dlatego nie widzę powodów, żeby takiego wniosku nie można było przegłosować przez Radę Miasta. Jeżeli Rada Miasta uzna za stosowne, to taki projekt będziemy procedować i będzie trzeba poprosić panią przewodniczącą Komisji Budżetu, żeby zwołała komisję do opiniowania tej autopoprawki i wtedy pani sekretarz skarbnik może nam to przedstawić. Nie widzę problemu, to jest decyzja Rady Miasta, co będzie chciała dzisiaj. Jeżeli po prostu nie będzie to tak, jak jest wniesiony projekt, no to zrobimy następną sesję. Ja myślę, że będzie decyzja Rady Miasta taka, jak Rada jest zapoznana z projektem uchwały i jakie miała możliwości zapoznania się z projektem uchwały. Autopoprawki też muszą być opiniowane przez Radę Miasta. Także ja uważam, że powinno to być decyzją całej Rady. Proszę taki wniosek wpisać, bo nam ucieka czas. Za chwilę skończy się praca urzędu, no i ogłosimy przerwę. Wniosek o przerwę na następną sesję, no bo w tym momencie wtedy będzie czas na zwołanie komisji i będzie czas na opiniowanie uchwał już takich, jakie nam wczoraj o 15:37 przedstawiono. Jest wniosek formalny radnego Łukasza Kuczka, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałbym zgłosić wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przegłosowanie wniosku pani przewodniczącej. Dziękuję. Prosimy o wprowadzenie głosowania nad wnioskiem Łukasza Kuczka, radnego Łukasza Kuczka. Pani przewodnicząca, ja się zgłosiłem ad vocem, a to jest pierwszy. Wniosek formalny jest pierwszy. Proszę o prowadzenie wniosku radnego Łukasza Kuczka. Rada zdecyduje w tym momencie, co robimy dalej. W tej chwili widzę wniosek mój, to nie wiem, czy mój był pierwszy.
prosimy o odświeżenie. Dobrze, mamy wniosek radnego Łukasza Kuczka o zakończenie dyskusji, przegłosowanie wniosku przewodniczącej Rady Miasta. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykamy głosowanie, prosimy o wyniki. Za 11 radnych, przeciw 4 osoby. Zagłosowali radni. Głos Maria Handy, Kubert, Polny, Karol, Kuczek, Łukasz, Ostrowska, Żwieta, Szymon, Simonicz, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward, Wanot, Paweł, Wysocka, Anna, Zimna, Sebastian. Przeciw głosowali radni Dzierżak, Bogusław, Ingram, Tadeusz, Kostyra, Tomasz, Noraz, Bogusław. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę. W takim razie przystępujemy do głosowania wniosku. Wniosek przewodniczącej Rady Miasta o usunięcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lędziny na lata 2021-2029 z autopoprawką przedstawionej Radzie w dniu 3.3.2021. Tu by jeszcze trzeba było dopisać godzinę rzeczywiście, żeby to było wiadomo, kiedy to było wprowadzone, ale proszę zostawić to. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Zagłosowało 9 radnych, przeciw 5, wstrzymała się 1 osoba. Zagłosowali radni. Głos Maria Handy, Hubert Kolny, Karol Kuczek, Łukasz, Ostrowska, Elżbieta, Szymon Simon, Urbańczyk, Edward, Wysocka, Anna, Zimna, Sebastian. Przeciw głosowali radni Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Noraz Bogusław, Stolecka Bogumiła. Wstrzymał się radny Wanot Paweł. Wniosek mój został przegłosowany. W takim razie proszę z porządku obrad usunąć uchwałę, o którą żeśmy wnioskowali. Czekamy na usunięcie. Zgodnie, tu mamy, czy pan Tadeusz Ingram jeszcze chce zabrać głos w tym momencie? No właśnie, bo dlatego, że tam był wniosek formalny. Dobrze, to w takim razie zakończymy. Na ostatniej sesji procedowaliśmy tą uchwałę WPF-u i pan radny wiceprzewodniczący Paweł miał głos i ten głos został oddany. A później radny Tomasz Kostyra, który też był zgłoszony na ostatniej sesji przed przerwaniem nam obrad. Proszę. Pani Przewodnicząca, ja mam tylko takie pytanie, bo tutaj z Biura Rady, proszę mi powiedzieć taką rzecz, Biuro Rady, co powinno wykreślić z porządku obrad, bo tutaj jest takie pytanie, jest problem, bo Państwo przegłosowaliście wniosek o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawkami, czyli teraz co w ogóle tego punktu nie ma, on powinien być wykreślony, czy jaki powinien być kształt tego? Przedstawionej Radzie z 3 marca, czyli teraz, wczoraj, ten co wczoraj został wprowadzony, dla nas to jest jednoznaczne. Czyli jak powinien brzmieć punkt porządku obrad, który Państwo teraz omawiacie? Tak, podobnie jak tydzień temu, tak. Czyli wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2029 opiniowana na komisjach, czyli to ma być, to było. To po prostu usunąć to, co wczoraj nam przesłano. Tylko pani przewodnicząca, nie było w porządku obrad tego, co państwu zostało wczoraj przesłane. Proszę Biuro Rady, napisałam, że ma być porządek obrad, który był na sesji tydzień temu. I taki porządek obrad w tym punkcie ma być. Proszę pan radny Paweł Wanot. Dziękuję. No.
Pani przewodnicząca, przepraszam jeszcze, czy pan radny Paweł Wanat coś mówi, bo my tutaj nic nie słyszymy. Zaraz zabierze głos pan Paweł Wanot, ponieważ no, jest to kontynuacja, więc no, pan radca prawny no, przerwał mu wypowiedź i czekamy. No, teraz mu udzielam po raz drugi głosu. Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. No tutaj tydzień temu rozmawialiśmy na temat sytuacji, która pojawiła się, może nie nagle, ale pojawiła się z zaskoczenia, kwota 14,5 miliona złotych, które musimy zwrócić podmiotowi górniczemu. Moje obawy w stosunku co do tej kwoty są jasne i klarowne. Wiemy, że wiemy dobrze, że miasto nie ma takich pieniędzy, żeby zapłacić od razu pełną należność podmiotowi górniczemu. Wiemy, że te pieniądze będą musiały być rozłożone na raty i będzie musiało zostać zawarte porozumienie pomiędzy oboma podmiotami. Ale nawet zawarcie porozumienia nie gwarantuje nam tego, że będziemy w stanie spłacić tę należność bez uszczerbku dla naszego budżetu, dla naszego WPF-u. Moja obawa jest jedna. Jeżeli nawet rozłożymy tę należność na 10 lat, czy może troszkę krócej, może troszkę dłużej, to i tak w ciągu roku musimy oddawać 1 400 000 złotych, których mieć po prostu nie będziemy. 1 400 000 to jest kwota w tym budżecie, jeżeli byśmy to ujęli nawet w tym budżecie, to już mamy 3 miliony 200 tysięcy starych obligacji, które musimy zwrócić. Kwota 1 400 000 spowoduje, że nasze zobowiązania wzrosną do blisko 5 milionów złotych. Nawet jeżeli zmniejszymy tę kwotę, którą mielibyśmy w tym roku spłacić, do 800 tysięcy, do 600 tysięcy, do 400 tysięcy, do 200 tysięcy, to cały czas nam pozostaje kwota, którą musimy w jakiś sposób uwzględnić w tegorocznym budżecie i znaleźć pokrycie finansowe tego, żeby te zobowiązania spłacić. Tydzień temu też prosiłem pana mecenasa, żeby został udostępniany Radzie, nie wiem, czy każdą jedną kwestię, którą poruszamy tutaj na komisji, o którą proszą radni, musimy przegłosowywać wnioskiem, czy też nie. Dla mnie to troszkę jest też abstrakcyjne, bo będziemy o każdy dokument zwracać się tak naprawdę na wnioskach. Ale zwracają się z prośbą o to, żeby udostępnić treść postanowienia czy orzeczenia sądu, który oddalił pozew skierowany, wystosowany przez miasto. Chciałem poznać uzasadnienie tego orzeczenia i chciałbym poznać podstawy, dla których Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił, jak postanowił. Niestety do dnia dzisiejszego takich informacji nie otrzymałem. I teraz ja mam pytanie do pani skarbnik. Pani skarbnik, w jaki sposób my możemy realizować tegoroczny budżet, budżet przyszłoroczny i budżet w latach następnych? Proszę radnych o rozmowę na sali sesyjnej. Jak będzie kształtował? Proszę wyjść do pomieszczenia dla mieszkańców. Jak będzie kształtował nasz WPF, jeżeli uwzględnimy 1 400 000, które musimy zwracać podmiotowi górniczemu, jak będzie kształtowała się sytuacja na rok przyszły. No, dobrze wiemy, że tych zobowiązań cały czas mamy wiele do spłaty. Wiemy dobrze, że mamy inwestycje, które musimy rozpocząć. Wiemy, że jest problem ze szkołą podstawową numer 2, gdzie musimy stworzyć oddziały przedszkolne. Wiemy, że w najbliższym czasie tak trzeba będzie się pochylić nad kwestiami szkoły podstawowej numer 3. Wiemy, że inwestycje drogowe mogą zostać na pewien czas, może nie zamrożone, ale w pewien sposób odłożone w czasie. I dlatego moje pytanie jest takie, w jaki sposób my planujemy spłacić to zadłużenie z podmiotem górniczym? Jakie są perspektywy na ten rok? Z czego znajdziemy pokrycie w budżecie na spłatę tych zobowiązań? I w jaki sposób będziemy realizować to zadanie budżetowe w roku przyszłym. Dziękuję. Proszę pana radcę prawnego o udzielenie odpowiedzi panu wiceprzewodniczącemu, radnemu Pawłowi Wanotowi. Przepraszam pani przewodnicząca, ale wydaje mi się, że pan radny skierował to zapytanie do mnie. No to proszę, to może pytanie. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o roczny budżet, to planujemy tą spłatę wykonać z wolnych środków.
Gdyby Państwo dali mi szansę wypowiedzieć się na temat autopoprawki, wtedy bym Państwu przekazała, jak wolne środki są teraz planowane do rozdysponowania. Jeżeli chodzi o lata następne, to szanowny Panie Radny, w tegorocznym budżecie zobowiązań zeszłorocznych musiałam ująć kwotę przynajmniej 3 milionów złotych dodatkowych środków. Więc ja myślę, że jeżeli na rok przyszły będzie to tylko 1,5 miliona, to jesteśmy w stanie to udźwignąć. Jeżeli teraz udźwigniemy te trzy, po część oczywiście przesunęliśmy, rozbiliśmy na 2 lata, jeżeli mówię o finansach, całość kwoty była 4,5 miliona. To była kwota, którą ja chciałam zaangażować w budżecie i dobrze Państwo o tym wiedzą, że te środki tutaj są zaangażowane, więc myślę, że 1,5 miliona jesteśmy w stanie udźwignąć. Proszę Pani Burmistrz Krystyna Wróbel. Pani Burmistrz, zgłasza się Pani do głosu. Cały czas, oczywiście. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, rozumiem, że teraz w punkcie dyskutujemy nad projektem WPF-u, który mieliście Państwo w załączniku z czwartku ubiegłego. Dobrze zrozumiałam? Tak. Dobrze. A więc w takiej sytuacji, proszę Państwa, chciałam zgłosić autopoprawkę do tego projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029, tak? Zgodnie z przesłanymi autopoprawkami moimi oczywiście w dniu wczorajszym do Państwa na e-sesję. I Pani Skarbnik oczywiście je teraz Państwu omówi. I wszelkie problemy, wszelkie zapytania, chociażby tutaj Pan Radny Wanek zadawał, nie oczywiście nie były omówione, ale myślę, że Pani Skarbnik bardzo szczegółowo teraz przedstawi moją autopoprawkę. Dziękuję bardzo. Przepraszam Pani Przewodnicząca, mam taką uwagę techniczną jedną. Ja pamiętam o... Ale to o moje ad vocem to jest inny temat, który jest pomijany dość długo na razie, ale prośba, żeby wyłączyć ten mikrofon gościa, bo jest straszny pogłos na online. Jest gdzieś załączony? Nie widzę, żeby był załączony. Mikrofon gościa zawsze był włączony w trybie stałym, więc jakby ktoś tam mógł wyłączyć go, to pewnie nie byłoby takiego pogłosu. Nie, tu nie jest włączony. Nie widzę, żeby któryś był mikrofon włączony. No na końcu sali, tam gdzie zawsze ludzie przychodzą. Nie ma nic włączonego. Nie ma tego stolika dla gościa. W takim razie, czy ten wniosek Pani Burmistrz o tą autopoprawkę powinien być przegłosowany? Proszę Pana radcę prawnego. Proszę Pana radcę prawnego, Pani Burmistrz zgłosiła autopoprawkę, którą Pani skarbnik nam mówi. Czy taki wniosek nie powinien być przegłosowany o tą autopoprawkę teraz? Pani Przewodnicząca, jak najbardziej, jeżeli Pani Burmistrz zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, to po omówieniu tej autopoprawki przez Panią skarbnik, tak jak Pani Burmistrz przepraszam, dokończę. Autopoprawka po przedstawieniu tej autopoprawki powinna zostać poddana pod głosowanie. Czy jest zgoda na to, żeby ją wprowadzić, czy też nie do tego projektu uchwały? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Panią skarbnik. Szanowni Państwo Radni, na poprzedniej części sesji wywiązała się dyskusja odnośnie wolnych środków. I tutaj zostałam poproszona o przeanalizowanie jeszcze raz tych wolnych środków, co też poczyniłam. I wyjaśniam tutaj Państwu, że wolne środki wynikające ze sprawozdania NDS były policzone dobrze. To była kwota 2 miliony 700.
Natomiast no i to, tutaj brałam pod uwagę tą kwotę i tą kwotę próbowałam tutaj autopoprawką, niecałą oczywiście, Państwu zaproponować. Ale ze względu na to, że dostaliśmy 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ten 1 000 000 zł już był w tych wolnych środkach, a natomiast w projekcie budżetu jest on wyszczególniony w nadwyżce, tak jak zgodnie z życzeniem, które, znaczy zgodnie z tutaj zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego one by, ten 1 000 000 zł byłby 2 razy. Więc tutaj zgadzam się z Państwem, że trzeba tutaj w projekcie budżetu ten 1 000 000 zł usunąć, więc do dyspozycji mamy wolnych środków 1 700 000. Ja w tej chwili w tej autopoprawce Pani Burmistrz proponuję dla Państwa tych kwotę wolnych środków uruchomić w wysokości 998 855 zł 40 groszy. I tak jak to było wcześniej, te 498 855 40 proponujemy na zwiększenie tej subwencji na dzieci niepełnosprawne, które było wcześniej już omawiane przeze mnie, zgodnie z tym wykonaniem, które wykazały placówki oświatowe. Natomiast kwotę 50 tysięcy proponujemy tutaj przedłożyć do szkoły podstawowej numer 2. Czyli po tych wszystkich zmianach trzeba było na nowo przeanalizować wieloletnią prognozę finansową, wpisać prawidłowe kwoty. I tutaj w stosunku do poprzedniej uchwały skorygowane kwotę wydatków o 1 000 000 zł, ponieważ ja wcześniej proponowałam Państwu 1,5 miliona na szkoła podstawowa numer 2, zmieniłyśmy do kwoty 500 tysięcy, więc tutaj 1 000 000 trzeba było ściąć. I tutaj wynik budżetu także został skorygowany o minus 958 855,40. Na pokrycie deficytu dokładnie ta kwota jest przeznaczona. I jeżeli chodzi o załącznik numer 2 w przedsięwzięciach, to tutaj też w konsekwencji na zadanie rozbudowa szkoły podstawowej numer 2 zmniejszamy 1 000 000 zł. I łącznie na to zadanie limit będzie wynosił 3 000 000 zł. Wszystkie wydatki objęte limitem to jest kwota 3 181 469,90, objęte limitem w roku 2021. No i załącznik numer 3 został, czyli opis wieloletniej prognozy finansowej został dostosowany do tych wszystkich zmian. Także tylko takie autopoprawki tutaj dla Państwa proponujemy. Ja dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja tu w ramach formalności przypomnę, bo zabierałem głos ostatnio już 2 razy, więc zabiorę głos w imieniu klubu. Pani Skarbnik, odnośnie do Pani wypowiedzi, którą Pani przed chwilą przedstawiła, powiedziała Pani na początku wypowiedzi, wolne środki były dobrze policzone. 2 700 000 z hakiem, tak? No nie były dobrze policzone, bo było 2 700 000 wychodziło, minus 1 000 000, który dostaliśmy na wodny plac zabaw, to wychodziło 1 749 000, tak jak Pani teraz powiedziała, a w poprzednim uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej było uwzględniona kwota wolnych środków 1 998 000. Więc skoro zostało 1 749 000 wolnych środków,
to dlaczego teraz pani zabezpieczyła w budżecie tylko 998 tysięcy zgodnie z uzasadnieniem, a nie całe 1 700 000? Bo w uzasadnieniu pisze jasno i wyraźnie. Zwiększono kwotę planowanych przychodów w wysokości 998 855 zł i 40 groszy z tytułu wolnych środków. A przed chwilą pani powiedziała, że wolnych środków jest 1 749 000. No to dlaczego nie o całą kwotę? Szanowny panie radny, zwiększyliśmy tylko o część tej kwoty, bo mamy do tego takie prawo. I jak mówiłam już wcześniej, pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć na spłatę do SRK. W zależności od tego, na jakie porozumienie tutaj państwo wyrażą zgodę, jaki harmonogram spłaty będzie. Ale to jest taka rezerwa związana z tym, że państwo wystosowaliście pismo do pani burmistrz. Jestem jak najbardziej przychylni, żeby to porozumienie zostało przez panią burmistrz podpisane, więc tutaj zostawiliśmy sobie rezerwę tych wolnych środków właśnie na spłatę do SRK. Ale jak mówiłam już wcześniej, bo pan, panie radny, powiedział, że ze sprawozdania NDS to jest kwota 1 700 000. Ja się z panem nie zgadzam, bo ze sprawozdania NDS to jest kwota 2 700 000. I ona tak wychodzi, ponieważ ten wodny plac zabaw, milion, nie przyjęliśmy w zeszłym roku do budżetu. Z przeliczenia sprawozdania o nadwyżce i deficycie ta kwota znajduje się w wolnych środkach. I ja tutaj zdania nie zmienię. Jest 2 700. Jeżeli i tak jak mówię, w projekcie budżetu... Pan skarbnik, ja pozwolę sobie przerwać, bo jestem jeszcze... Nie, proszę pani, ja nie przerywam, więc ja też proszę o odrobinę szacunku i tak, ja proszę, żeby pan jednak przerwał moją wypowiedź. I tak jak mówię, przy projekcie budżetu ten milion... W związku z tym, co proponowało, co nam tutaj wykazywało RIO, że musimy to traktować jako nadwyżkę, ten milion został wyłuszczony z tych wolnych środków. Dlatego one są pomniejszone o ten milion. To jest nowość dla nas. Dlatego tutaj ja popełniłam ten błąd, że zaangażowałam całość wolnych środków, bo do tej pory było tak, ile wychodzi ze sprawozdania NDS, możemy sobie zaangażować. Ale tak jak mówię, pierwszy raz dostaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była sugestia RIO, żeby to wprowadzić jako nadwyżka i ja to wprowadziłam pierwszymi autopoprawkami. Dlatego one by były teraz dwa razy, jako wolne środki i jako nadwyżka. Trzeba było odjąć z tej kwoty wolnych środków, żeby nam wszystko grało w budżecie. Zgadzam się tu, a NDS wychodzi 1 700 000. Proszę mi to udowodnić i proszę mi te kwoty wykazać, jak pan do tego poszedł i jak pan to obliczył, bo według mnie wychodzi 1 700 000. Ale tu już więcej na ten temat nie chcę dyskutować. Jeżeli chodzi o wolne środki, my angażujemy 50 prawie milionów do tego tak. Taka jest... Pani... Co się dzieje? Znaczy na ewentualną spłatę do SRK. Czy pan radny Łukasz Kuczek ad vocem, proszę? Nie ad vocem, pani przewodnicząca, tylko miałem 15 minut. Pani skarbnik, pani prosi mnie, żebym szanował pani wypowiedź. Pani sama swoich wypowiedzi nie szanuje. Ja powiedziałem, że wolnych środków wychodzi 2 700 000. Minus to, co pani nam przedstawiła, że wodny plac zabaw musi być jako wolne środki, wychodzi wtedy 1 700 000. I pani nam to tak przedstawiła. 1 700 000 wychodzi wolnych środków, ale pani w budżecie ujęła 1 990 000. Ja zwróciłem na to uwagę, że jest o 250 tysięcy za dużo. A pani teraz próbuje odwrócić kota ogonem tak, jakbym to ja do tego budżetu wprowadził 1 900 000. No pani sobie chyba robi, że brzydko powiem, jaja z całej Rady Miasta. Manipulujecie swoimi własnymi wypowiedziami. Proszę przesłuchać swoje wypowiedzi. Bo z raportu, tak jak pani powiedziała, i to ja pani powiedziałem na ostatniej sesji, wychodzi 2 700 000 z hakiem, nie będę tutaj podawał dokładnych, minus 1 000 000 zł z placu zabaw, to jest 1 700 000. I proszę to zrobić tak, jak pani zrobiła to w poprzednim budżecie, całą kwotę zaangażować w projekcie budżetu. A nie, że wy sobie coś zostawiacie, bo może będziecie spłacać projektu budżetu, że spłacacie 700 tysięcy, skoro macie już jakąś ugodę.
Bo na jakiej podstawie pani twierdzi, że pani zostawia 700 tysięcy na ugodę, bo my o to wnioskowaliśmy? Odpowiedź pani burmistrz była taka, że dopóki nie będzie przyjęty budżet, to ona nie może nic spłacać i w budżecie planować spłaty. A teraz zostawiacie sobie pieniądze na spłatę w budżecie, żeby ją wprowadzić autopoprawką. A dlaczego ja dzisiaj złożyłem pismo do Urzędu Miasta z wyjaśnieniem? A dlatego, że jakby pani ujęła teraz w budżecie 700 tysięcy spłaty w tym roku, to do WPF-u musiałaby pani wprowadzić prawie 5 milionów, bo to jest kwota w raporcie RB27 bodajże, jest to kwota ponad 5 milionów i musiałaby to pani ująć w projekcie WPF-u. I obawiam się, że wtedy ten cały projekt poszedłby do kosza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To pan prawnik jeszcze coś powie na ten temat? To się... Pani przewodnicząca, bo ja tu nie rozumiem pewnych funkcji, ale z tych posiedzeń z poprzedniej sesji myślę, że tutaj radni mnie poprawią. Było wyraźnie powiedziane, że wolność środków jest 1 700 000 według pana radnego Kuczka. Ale to zostawiam do oceny państwa radnych. Jeżeli chodzi o milion, to proszę państwa, w autopoprawkach kwota milion jest jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Więc proszę mi tutaj powiedzieć, gdzie tu jest słowo wolne środki. Nie ma. Więc ja nie użyłam takiego słowa, że to jest nadwyżka z wolnych środków. Absolutnie. I proszę tutaj nie mawiać, ani nie wprowadzać mieszkańców w błąd, bo ja dokładnie wiem, co mówię i jakich słów używam. Dla mnie przychód wynikający, tak jak to czytałam, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku pieniędzy, to nie jest kwota wolnych środków. Także tutaj są, to są dwie odrębne pozycje i w WPF-ie, i w budżecie. Dziękuję bardzo. Ad vocem jest pan Tomasz Kapetyra. Proszę bardzo. Proszę panie radny Tomasz Kostyra. Oczywiście. Dziękuję w końcu, że po godzinie czasu dopuściła mnie pani do głosu. Cały czas pamiętam o panu. Kiedy miałem no nie wiem, czy pani pamięta, w każdym razie miałem obiecane po tamtej sesji. Pana radnego nie było, jak pan udzielałam głosu. Tak, na pewno. W każdym razie dziękuję za tą pamięć w końcu i chciałem powiedzieć, bo już wtedy miałem zapytać, że to, co się działo na ostatniej sesji, to była kpina, kiedy, brak szacunku do miasta, do tego, co tutaj robimy, kiedy radny Kuczek oficjalnie powiedział, że na bazie danych, które dostaje od innych skarbników, nasz budżet nie spina się, czy ma pewne błędy. I wtedy chciałem, żeby przyspieszyć tą pracę nad budżetem miasta, poprosić pana radnego Kuczka, żeby udostępnił może pani skarbnik dane tych skarbników z sąsiednich miast, którzy tak ochoczo sprawdzają ten budżet, weryfikują. No i w tym momencie pan radny jakby nie musiałby się męczyć z odczytywaniem tych kartek, a praca nad budżetem poszłaby szybciej. Pytam się, bo chciałbym zrozumieć, dlaczego dzieje się taka sytuacja, że z jednej strony mamy tu przykład tego, co się przed chwilą wydarzyło, że jest atakowana pani skarbnik za to, że zabezpiecza środki na spłatę, a niespełna w tym tygodniu klub radnych wysyła pismo z roszczeniami do burmistrza, że to jest jej wina, że nie zabezpiecza środków na spłatę zobowiązania. Kiedy coś takiego jest wpisywane jako autoprawka do budżetu, nagle są ataki, że dlaczego zabezpieczamy te środki. Więc czego tak w zasadzie chce klub radnych? Czy chce to spłacić, czy nie chce tego spłacić? Czy próbuje zrzucić winę na kogoś innego? To jest jedna sprawa, więc prośba tutaj z kuluarów, wiem, że pan radny Urbańczyk powołał się, że nasza była pani skarbnik tam ochoczo teraz sprawująca funkcję w sąsiedniej gminie bieruńskiej pomaga tutaj, więc może panie radny, czy my mamy komisję, czy mamy sesję? Co mamy? No. Sesję, dlatego chciałbym się, wiem, że to jest istotne tutaj, więc jeżeli, tak jak przed chwilą radny Kuczek powiedział, że złożył pismo wyjaśnienia z jakimiś kwotami, to może by było prościej, żeby faktycznie, jeżeli macie w tym haśle swojego klubu wspólnie, to postarajcie się zrobić coś wspólnie, żeby w końcu ująć ten budżet.
bo to, co się w tej chwili dzieje, choćby sprawa SRK, te 50 tysięcy odsetek, których nie możemy spłacić, znaczy, które nam narastają, bo nie mamy porozumienia z SRK, wynika tylko i wyłącznie z opieszałości klubu, który co chwilę robi jakieś problemy, co chwilę jakieś no, nieuzasadnione wnioski, próby podważania wiarygodności gminy. Proszę spojrzeć na to, co się dzieje choćby w tym tak zachwalanym Bieruniu obok, którzy w lutym już mieli kolejne sesje, na której były projekty uchwał o zmianie budżetu. Więc to, że budżety się zmieniają co chwilę, to nie jest żadna fantastyka, to jest życie po prostu. Więc jeżeli te działania Rady Miasta, klubu mają być faktyczne i chcecie faktycznie pomóc, żeby gmina funkcjonowała, żeby miała ten budżet, to proszę w końcu o zacznienie, nie wiem, o współpracę, o zacząć robić tutaj przygotowania do tego, żeby ten budżet był, pomagać, a nie próbować ciągle podważać wszystko, co tylko może być, z byle jakich bladych powodów. Dziękuję. Ja bym tylko miała uwagę do pana radnego. Kto pana radnego upoważnił do takich słów krytyki i do pociągania radnych do odpowiedzi na sesji? Kiedy takie dyskusje przekonujące się nawzajem, to raczej powinny być na komisjach, kiedy radni po prostu ze sobą dyskutują i wymieniają swoje poglądy, aczkolwiek nikogo z nas nikt nie upoważnia do słów krytyki względem wypowiedzi radnego. Każdy radny ma swobodę swojej wypowiedzi i my go oceniamy, czy nas przekona do swojej wypowiedzi, czy nie. I głosujemy według własnego uznania. Takie słowa krytyki no, nie są na miejscu. Uważam, że to jest czepianie się też radnych, a tak pan mówi, że my się czepiamy, ale... Pani przewodnicząca, ale to ma być jakiś klub wzajemnej adoracji, miasto ma tutaj nieuchwalony budżet. Nie, tylko ja mówię, że takie mam uwagi do pana wypowiedzi, to nie jest klub wzajemnej adoracji, ale... No ale tylko jak to wygląda? Pani mnie krytykuje, że mam uwagi do innych, a sama ma uwagi do mnie, więc chodzi mi tylko o jedno, jeżeli chcecie, macie to wspólnie dla Dobra Lędzin, to róbcie to coś dla Dobra Lędzin, bo w tej chwili no... Czuję, że jest 15:30, za chwilę będzie koniec sesji. No, nie chce mi się rozmawiać, nie będę tutaj opisywał tych powodów, dla których powiedziałem to, co powiedziałem, ale wydaje mi się, że no, to hasło o krytyce też proszę sobie wziąć do własnego serca i myślę, że będzie dobrze. Wypowiedź ad vocem, z tego co wiem, to trwa 3 minuty. Proszę Biuro Rady o pilnowanie czasu, bo trudno prowadzić sesję i stopera pilnować. Proszę Biuro Rady o pilnowanie czasu wypowiedzi radnych, stosownie do statutu. Proszę, ad vocem mamy tu, kto był pierwszy, bo już tak po kolei Paweł Łanot. Proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca za głos. Pani Skarbnik, wspomniała Pani, że pieniądze, których nie angażujemy w tegorocznym budżecie, mamy przewidziane na spłatę pierwszej transzy na rzecz podmiotu górniczego. Ja mam pytanie, coś w sytuacji, jeżeli podmiot górniczy wskaże, że nie chce 800 tysięcy, tylko powie, że chce 1 400 000 w pierwszej transzy, czy inną kwotę przewyższającą tę kwotę, którą mamy zabezpieczoną, przewidzianą w budżecie. Co w takiej sytuacji zrobimy? Gdzie będziemy szukać pozostałych środków finansowych na pokrycie tej dziury, która może powstać i w jaki sposób będziemy to rozliczać i to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pani skarbnik odpowie panu wiceprzewodniczącemu? Witam jeszcze. Teraz pozwoli pani przewodnicząca. Ale pani wiceprzewodniczący miał pytanie pani skarbnik, tak? Pani przewodnicząca, proszę wyobrazić, że to, kto odpowiada z tej drugiej strony, decyduje burmistrz miasta Lędziny. A kto? Ale no ja udzielałam głosu pani skarbnik, pani burmistrz. To teraz proszę o udzielenie głosu mojej osobie. Proszę. A dziękuję bardzo. W każdym razie chciałabym odpowiedzieć na pytanie pana radnego Wanuta. Dlatego, że to rozmowy ze spółką SRK nie prowadzi pani skarbnik, tylko burmistrz miasta Lędziny. A więc dlatego poprosiłam panią przewodniczącą, żeby udzieliła mi głosu. Szanowny panie radny i szanowni państwo. Chciałabym państwu przypomnieć, że odbyły się już 2 spotkania, począwszy od początku stycznia z zarządem SRK i
na tych spotkaniach ustalamy o kwotach do spłaty. Co jest w tym wszystkim kluczowe i chciałabym, żeby Państwo to raczyli zauważyć. My, mogę sobie pozwolić na powiedzenie, że nie mamy innego wyjścia, jak podpisanie porozumienia, które chcę podpisać, proszę Państwa, ale czekam na zatwierdzenie budżetu z moimi autopoprawkami i WPF-u z moimi autopoprawkami. Otóż wstępne są ustalenia, szanowni Państwo, że w tym roku zabezpieczenie wolnych środków w wysokości 700 tysięcy na spłatę pierwszej raty w 2021 wystarczy. Wydaje mi się, że to jest istotne. To nie jest tak, szanowny panie i szanowni państwo, że my proponujemy kwoty, a potem będziemy się zastanawiać, co z tym fantem mamy zrobić, którego mamy na myśli. A więc proszę sobie wyobrazić, że pani skarbnik i ja po rozmowie ze spółką wstępnie zaproponowaliśmy do 700 tysięcy. A dlaczego do 700 tysięcy? Mówię o roku 2021. Z prostej przyczyny. Dlatego, że moglibyśmy zapłacić mniejszą kwotę niż 11,5 miliona około w porozumieniu, w rozłożeniu na raty pod jednym warunkiem, że porozumienie byłoby podpisane z końcem stycznia tego roku. I ostatnio na posiedzeniu sesji pani skarbnik państwu przypomniała, że teraz co miesiąc, począwszy od ostatniego stycznia, są naliczane odsetki wysokości, pozwolę sobie powiedzieć, około 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy miesięcznie. A więc teraz myślimy sobie w ten sposób. Budżet się planuje, proszę państwa. Czyli jeżeli nie ma zatwierdzonego budżetu w styczniu, bo nie było, a więc porozumienia nie mogą podpisać z końcem stycznia. Nie ma zatwierdzonego budżetu i WPF-u w lutym, bo państwo wspólnie dla lędzi nie zatwierdzili budżetu, a więc nie mogą z końcem lutego podpisać porozumienie. Jest teraz sytuacja, że jesteśmy w okresie w marcu. Ja podejrzewam, że znając państwa politykę, no ale to już teraz można sobie tylko uśmiechnąć z tego tytułu, nie zatwierdzicie nawet budżetu w marcu. To są insynuacje. Ja mam pełne prawo mieć swoją ocenę i opinię. Pani wybaczy. Ale pani nie zmiewać. Ja pani nie oceniam i nie mówię, czy pani mówi dobrze, czy źle. W każdym bądź razie, proszę państwa, planowanie polega na tym, że trzeba się zastanowić, kiedy szanowna rada, a szczególnie radni wspólnie dla lędzin, zatwierdzą budżet. Może w ogóle nie zatwierdzą, może w kwietniu będzie się musiało Rio zająć budżetem, a potem następny miesiąc i następny miesiąc, kiedy w końcu rada może projekt budżetu przedstawiony przez Rio, a który i tak gmina przygotowuje, łaskawie w kwietniu, w maju albo w czerwcu zatwierdzi. Trudno mi teraz określić czas. Dlatego patrząc na wysokość odsetek, które są nam naliczane przez SRK co miesiąc, około 50 tysięcy, tak policzymy luty, marzec, kwiecień, maj, 4 miesiące, no to już mamy 200 tysięcy, proszę państwa. Także te kwoty rosną. A więc z mojej strony bardzo bym prosiła, żeby państwo przemyśleli tę sprawę i zdecydowali się na zatwierdzenie budżetu z moimi autopoprawkami i WPF-u też z moimi autopoprawkami, które wprowadziłam w dniu dzisiejszym. I jeszcze jest bardzo jedna ważna rzecz. Proszę państwa, mamy do spłacenia SRK około 14 milionów. SRK wystąpiło do gmin górniczych, między innymi do nas, z propozycją rozłożenia na raty. Oczywiście kwota właściwa do spłacenia to jest 11,5 miliona, około zawsze mówię. A więc pytam się, czy rozłożyć sobie na lata i na raty 11,5 miliona, czy państwo zdecydują, że gmina musi jednorazowo zapłacić 14,5 milionów. A więc wtedy rzeczywiście gmina leży. Ale decyzja należy do państwa.
Czekam oczywiście, jak państwo zdecydują, czy zatwierdzą ten budżet z autopoprawką, czy zatwierdzą WPF z autopoprawką w dniu dzisiejszym. To jest jeszcze szansa, że moglibyśmy w marcu podpisać to porozumienie. Każdego dnia naliczane są odsetki. Każdego dnia, proszę państwa. I to nie bagatela. Miesięcznie wychodzi około 50 tysięcy. Proszę wziąć to pod rozwagę. Dziękuję bardzo. To ja mam tak na gorąco pytanie, bo pani mówi, że czy rozłożyć 11,5 na raty, czy zapłacić jednorazowo 14 milionów. Ja rozumiem, że jak jestem gdzieś, jakieś mam zobowiązania, to jak płacę jednorazowo, to płacę 11,5, a jak na raty rozkładam, to płacę 14, bo jest wydłużenie terminu spłaty. Więc no nie wiem, może po prostu inaczej myślę, nie wiem. Wydaje mi się, mogę pani przewodnicząca? Proszę mi to wyjaśnić. Wydaje mi się, to znaczy ja pani szczegółów nie wyjaśnię, bo to jest bardzo skomplikowane, ale powiem pani, jak to należy rozumieć. Wszystko dotyczy kwestii nadpłat podatkowych i my generalnie musimy zwrócić nadpłaty podmiotowi górniczemu za lata 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,10 i 2,11. Nie wymieniłam roku 2009, dlatego że ja te pieniądze zwróciłam w 2015. To było około 3,5 miliona złotych. A więc proszę państwa, zgodnie z decyzjami prawomocnymi i zgodnie z tą nadpłatą podatkową, która jest przedstawiana przez SSW. Ja mam zupełnie inne pytanie, pani burmistrz. Ja nie mówię, to jest 14 milionów. No i co, jak zapłacimy jednorazowo, to będzie 14, a jak na raty, to będzie 11? I teraz jeszcze raz powtórzę, co powiedziałam na początku. SRK wyszło do nas z propozycją, że możemy rozłożyć na raty. Kwota, która jest do spłaty, to jest 11,5 miliona, a więc zyskujemy 2,5 miliona, pani przewodnicząca. I to jest propozycja ze strony SRK, nie moja. Jeżeli nie podpiszemy porozumienia, to musimy zapłacić 14. Jeżeli nie zawrzemy porozumienia, a nie jeżeli jednorazowo spłacimy, bo pani burmistrz powiedziała, jeżeli jednorazowo spłacimy, to zapłacimy 14 milionów, a jeżeli rozłożymy na raty, będzie 11,5 milionów. Jeżeli nie podpiszemy porozumienia, to będziemy musieli zapłacić 14 milionów. A teraz to jest jasne, ale przedtem było zupełnie inaczej powiedziane. Może, ja mówię zawsze tak, jak ja to rozumiem, ale nie mam wpływu na to, jak kto to interpretuje. Nie, to można odtworzyć, pani przewodnicząca. Ale z całym szacunkiem ja pani nie obrażam. W każdym bądź razie, zawsze uważam, że trzeba się pytać, a ja zawsze udzielę odpowiedzi. Także nie widzę, żeby tutaj po prostu dyskutować. Jeszcze raz przypominam. Ale nie zaprzeczać temu, co się powiedziało, że powiedziało się, jeżeli na raty, to 11,5, a jeżeli od razu to 14, trzeba było wtedy powiedzieć, że rozłożymy na raty, będzie 11,5, jeżeli nie podpiszemy porozumienia, będzie 14 milionów. Nie tak to było, pani przewodnicząca? Proszę, jeszcze pani burmistrz. Nie, ja już dziękuję, wyjaśniłam tę kwotę. Jak powiedziałam, od państwa wszystko zależy, kiedy podpiszemy porozumienie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie porozumienia. Dlaczego musi być podpisany, dlaczego musi być podjęty budżet i WPF? Proszę państwa, oczywiście czekamy jeszcze tutaj na decyzję RIO, bo to jest temat, który trwa w toku. Natomiast jeżeli ja chcę zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie, jakiekolwiek, przykładem może być linia kredytowa. A więc mają państwo w budżecie, że upoważniają mnie państwo jako rada do zaciągnięcia zobowiązania. I teraz zobowiązanie, jeżeli chodzi o zwrot nadpłaty SRK, to jest zobowiązanie na bardzo dużą kwotę. I oczywiście po informacji ze strony RIO będzie tak, że państwo będą musieli mi udzielić odrębnego upoważnienia na zaciągnięcie tego zobowiązania. A więc musi być odrębny projekt uchwały ze strony państwa i musi być tam dokładnie wpisany limit. Nie jestem w stanie określić limitu, bo nie wiem, kiedy państwo budżet zatwierdzą. A to są te rosnące co miesiąc odsetki w wysokości około 50 tysięcy złotych. Tylko tyle. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Wydaje się, że było 65 tysięcy, no ale już nie będziemy dyskutować.
Proszę pan Edward Urbańczyk, adwokat. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja krótko o dwóch tematach. Pierwszy, nawiążę do tych wypowiedzi pani burmistrz, o tej aktywności dotyczącej SRK i spłat. Pragnę tylko przypomnieć, bo może już w ciągu tygodnia niektórzy zapomnieli, że był to temat wywołany moim wystąpieniem i rozmową z panem mecenasem. Przypomnę tylko wszystkim, że jako rada tydzień temu była grobowa cisza o tym. Rozpętało się dopiero w momencie, jak zacząłem zadawać pytanie panu mecenasowi, który prowadzi z ramienia miasta sprawy z SRK. I druga sprawa, chciałem ostro zaprotestować przeciwko takim atakom na radnego, jakie prowadzi radny Kostyra. Chciałem państwu oświadczyć, że przez ponad 2,5 roku nie rozmawiałem z nim, nie wymieniałem z nim żadnych kontaktów i nie ma podstaw, żeby on cytował jakiekolwiek moje wypowiedzi. Jeszcze raz podkreślam, przez ponad 2,5 roku nie miałem z nim żadnych kontaktów. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę pan Tadeusz Ingram, adwokat. Przepraszam, a można powtórzyć, z kim panie Urbańczyk? O co pani chodzi, panie burmistrzu? Pan radny Urbańczyk mówił, że z kim nie rozmawiał przez 2,5 roku, ale nie usłyszeliśmy z kim. Z panem radnym Tomaszem Kostyrą. Proszę pan Tadeusz Ingram. Czy mogę? Proszę, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. My się tak boksujemy teraz o te SRK całe, no fakt, długi, potężny. Tylko ja wychodzę z jednego założenia. Fakt, rada się zmieniła. Ma problem wielki. Tylko gdzie są radni poprzednich kadencji? Jak co to ma do rzeczy pani przewodnicząca? Była pani przewodniczącą rady. Jeżeli w roku wyborczym puszcza się na inwestycje 20 milionów złotych, a nie zostawia się na osobnym koncie. Nie, przepraszam, dzisiaj się pani burmistrz nie pytamy, tylko je blokujemy. Trzeba było 4 lata, przez 4 tamte lata blokować tak samo. Nie dalibyście nam, jak się to mówi, tego smrodu na dziś. Bo byłyby pieniądze zablokowane na osobnym koncie w banku, byłby problem, wypłacamy. A tak, jeżeli się inwestowało, bo się kampanię robiło, pieniążki się rozpieprzyło, no niestety, ja w domu jak mam dług, to też muszę myśleć o tym, że kiedyś go muszę spłacić. I nie da się tak szastać, żeby do zera, bo może nikt nie przewidywał taki, że COVID będzie, że to, że tamto, ale pieniążki były i były duże pieniążki. I nie wiem, jak to może być, bo wy dzisiaj jesteście też w klubie radnych dla Lędzin i tak dalej. Jak to dzisiaj może być, że dzisiaj możemy blokować wszystko, a przez 4 lata nie? No ja byłem przeciw, tylko mieliście też większość w Radzie i trzeba było zablokować i trzeba było zablokować fundusze, są do spłaty i niech one leżą. Wszyscy wiedzieli o tym, że kopalni będziemy musieli te pieniądze zwrócić. Tylko szastało się pieniędzmi na lewo, na prawo, jak było. A teraz my mamy ten problem do zgryzienia. Razem zastanowić się nad niektórymi wypowiedziami, bo ten dług jest jeszcze nie z poprzedniej kadencji, bo ten dług jest jeszcze z poprzedniej kadencji. I to już się ciągnie lata. I o tym dobrze wszyscy wiedzieli, że to trzeba będzie spłacić. Nie wiem, bo teraz no nie wnikałem w to wszystko, jaka to była kwota początkowa, ile to może trzeba było spłacić, bo może to była kwota o wiele mniejsza i można sobie było z tym poradzić, tylko nikt o tym nie myślał, żeby zablokować pieniążki, i myśleć, że się ma dług na przyszłość. Dziękuję. Czyli tylko, ale ta kadencja, no pani burmistrz, ma 7 lat i też nie wiem, czy zostały jakieś pieniądze odłożone na spłatę tego długu, a z tego, co słyszałam z wypowiedzi, że po skończeniu kadencji pana Sambrowskiego były jakieś pieniądze specjalne na specjalnym koncie na spłaty. Czy to nie było akurat te 3,5 miliona, które zostały spłacone za 2,9 czy 2,10? No trudno mi jest powiedzieć, na tym temacie wypowiadać, bo to raczej by musiała komisja rewizyjna się tym zająć,
mając dostęp do dokumentów. Czyli no, należało oszczędzać, to my to wiemy, ale co należało robić? My jesteśmy dzisiejszym dniem, musimy po prostu krytykować 3 kadencje Rady Wstydu. Proszę panią. Pani przewodnicząca, odnośnie wypowiedzi pani i pana Tadeusza. Proszę, ale chwileczkę, ja dostałam głos, dlaczego ale pani burmistrz... teraz właśnie pani Ostrowska dostała głos, to po Ostrowskiej. Pani Rada Ostrowska ma pierwszeństwo przed burmistrzem, dziękuję pięknie. Ale pani, wcześniej dostała pani radna głos, więc już kolejka dopiero potem panią obowiązuje po zabraniu głosu przez radną. Proszę pani radna. Dziękuję. W tej chwili mogę dostać głos pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, nie w każdej chwili. Wysoka Rado, ja się odniosę do wypowiedzi pani skarbnik o wolnych środkach. Mam przed sobą wydrukowane uzasadnienie, które było na sesję na 25 lutego i piszę tutaj, że z wolnych środków w wysokości 1 500 000 przeznaczono na SP2, natomiast zadanie z wolnych środków w kwocie 498 855,40 przeznaczono na subwencję na dzieci niepełnosprawne. Łączna kwota wolnych środków jest 1 998 855,40. Jest to z uzasadnienia, które pani nam przysłała. I wcześniej, już chwileczkę, jest nawet dołączona do tego tabela, gdzie pisze przychody i rozchody. 1 998 855,40. Zwiększenie planu przychodów o wolne środki z wykonania za 2020 rok. Do tych wolnych środków odniósł się radny Kuczek, który powiedział, że po wyliczeniu wychodzi wolnych środków 2 750 089,58, w tym jest 1 000 000 plac wodny, czyli do dyspozycji jest 1 750 089,58. I taka była suma dyktowana przez pana Kuczka i prosił tylko, żeby to było sprawdzone. Tak było przekazane i proszę nie mylić faktów. A jeżeli chodzi teraz o spłatę dla SRK, to proszę mi podać jakikolwiek przepis prawny, że budżet ogranicza podpisanie porozumienia, dopóki go nie uchwalimy. Jest to błędne. Budżet nie ogranicza podpisania porozumienia z SRK. Jeżeli tak, proszę pokazać wszystkie zwroty, wszystkie wolne środki, czyli ZUS-y, Metropolia w budżecie. Niech to będzie jasno pokazane. Pisma pani do nas wysyła, że przeznaczono tyle i tyle pieniędzy, ale w budżecie nie ma to odzwierciedlenia. Także proszę nas nie kłamać, nie manipulować. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz pani burmistrz. Pani przewodnicząca, jeżeli mogę zabrać głos odnośnie tego też, to, co dotychczas zostało powiedziane. W pierwszej kolejności ja chciałem się odnieść do tego odnośnie sprawy SRK. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji nic nowego nie pojawiło się w stosunku do spraw związanych z ewentualnym zwrotem nadpłat z tytułu opodatkowania wyrobisk górniczych za lata 2006-2011. Temat ten, jak dobrze Państwo wiecie, jest przedmiotem dyskusji na sesjach Rady Miasta już przynajmniej od 1,5 roku. Zapewne pamiętacie i temu też nikt nie zaprzeczy, że 1,5 roku temu sami Państwo radni, przede wszystkim pani radna Elżbieta Ostrowska, naciskaliście Państwo na to i dopytywaliście się, dlaczego gmina nie wystąpiła jeszcze z pozwem o ustalenie następstwa prawno-podatkowego w stosunku do spółki restrukturyzacji kopalń, podczas kiedy inne gminy wystąpiły z takim powództwem. Od tamtego czasu i też przed tym również mieliśmy pełną świadomość, że takie nadpłaty istnieją, są one sporne i ten temat dotyczący zarówno wysokości tych nadpłat, jak również oprocentowania i ewentualnych odsetek był przedmiotem dyskusji, był Państwu znany, więc czego nowego na dzień dzisiejszy nie odkryliśmy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą należy poruszyć, to temat dotyczący tego, że te nadpłaty, które powstały, to są zobowiązania za lata 2006-2011. I szanowni
państwo, trzeba byłoby niestety, ale zwrócić się do organu wykonawczego, czyli burmistrza, który w tamtym czasie piastował tą funkcję, z zapytaniem, co stało się z tymi środkami, które zostały pobrane od podmiotu górniczego z tytułu podatku, opodatkowania wyrobisk górniczych i gdzie te pieniądze są, dlatego że w chwili, kiedy pani burmistrz objęła funkcję burmistrza miasta, czyli jeżeli nie pomylę, to z roku 14 i kolejno, bo to był przełom 2014-2015, to na tamten czas tych środków już nie było. Tych środków z tytułu pobranych podatków, z tytułu opodatkowania wyrobisk górniczych, tych środków już nie było, więc one zostały w jakiś sposób zagospodarowane w latach poprzednich. Pani burmistrz w poprzedniej kadencji spłaciła, z tego co ja mam wiedzę, około 10 milionów złotych. Więc nie mówimy o czymś, o sytuacji, w której nic się nie dzieje przez ostatnie lata. Cały czas były prowadzone działania, natomiast o sytuacji, w której istnieje ryzyko zwrotu tego, mówimy o przełomie roku 2018-2019, to co państwu ostatnio mówiłem, gdy pojawił się wyrok NSA niekorzystny dla gmin górniczych i od tamtego czasu podejmujemy działania w kierunku tego, żeby albo w ogóle uniknąć spłaty tego, co po orzeczeniu Sądu Okręgowego nie tylko w stosunku do gminy Lędziny, ale też pozostałych gmin okazało się niemożliwe. A obecnie rozmawiamy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń na temat ewentualnego porozumienia, które by pozwoliło na to, żeby dokonać pewnych oszczędności w tym zakresie, abyśmy nie mówili o kwocie spłaty, kwocie rzędu 14 milionów złotych, tylko żeby zatrzymać bieg naliczania tych odsetek. To jest druga kwestia. I trzecia kwestia, o której pani radna Elżbieta Ostrowska była uprzejma przed chwilą wspomnieć, dotycząca tego, że to zobowiązanie powinno być wpisane do WPF-u lub do budżetu. Szanowni państwo, powiem w ten sposób. Nie jest to zobowiązanie cywilnoprawne, to jest zobowiązanie podatkowe na gruncie ustawy ordynacja podatkowa. Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa gmina inna de facto, czy organ podatkowy powinien zwrócić niezwłocznie tą nadpłatę, jeżeli jest ona oczywiście uzasadniona. Czyli to by oznaczało, że gmina powinna w danym roku zwrócić po prostu całość kwoty, o której mówimy tutaj na przykład 14 milionów złotych. Z oczywistych względów mamy tego świadomość, nie jest to możliwe z przyczyn po prostu finansowych. W związku z tym pojawia się rozwiązanie w postaci ewentualnej możliwości zawarcia porozumienia, gdzie byłoby to rozłożone na raty. Powiem tak, doświadczenie, którym ja dysponuję, które nabyłem w ostatnich latach, obserwując też różnego rodzaju rozstrzygnięcia i praktykę Regionalnej Izby Obrachunkowej, podejście obecnie jest takie, że owszem, nie jest to zobowiązanie cywilnoprawne, ale może to być traktowane jako inny tytuł dłużny, który może powodować albo zmniejszenie dochodów w budżecie miasta, tak, bo te środki wtedy będą przeznaczone rok do roku na spłatę tego zobowiązania podatkowego, co do którego jesteśmy zobowiązani w budżecie. Albo może być konieczność wpisania tego innego tytułu dłużnego do WPF-u i osiągnięcia w tym zakresie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej co do zasadności zawarcia takiego porozumienia w świetle ustawy o finansach publicznych. I stąd też będziemy występować do RIO o stanowisko w tym zakresie, stąd też jest konieczność wprowadzenia autopoprawek do budżetu miasta w zakresie między innymi zwiększenia limitów w zakresie zaciąganych zobowiązań przez burmistrza miasta i upoważnień w tym zakresie. Stąd też potrzebna jest uchwała budżetowa co do tego, ponieważ upoważnienia i limity zaciąganych pożyczek lub kredytów, co do których również do tego katalogu mogą wchodzić inne tytuły dłużne, jest konieczność uchwalenia tego budżetu, ponieważ bez tego nie jesteśmy w stanie dalej procedować w zakresie ewentualnego porozumienia z tego SRK. Wydaje mi się, staram się to w miarę jasny i czytelny sposób przedstawić państwu. No, jeżeli będą jakieś pytania, to proszę w takim razie o informację. Dziękuję bardzo. Ja bym miała prośbę do Komisji Rewizyjnej,
pani przewodnicząca Komisji Rezydencji, mam taką prośbę, o skontrolowanie właśnie roku 2014, ile, jaki stan był konta, czy rzeczywiście nie było środków na spłatę zadłużenia kopalni, nienależnie pobranych opłat, czy rzeczywiście nie było żadnych środków przeznaczonych na ten cel. To trzeba było wyjaśnić i trudno jest nam osądzać ludzi, którzy są nieobecni, pana burmistrza byłego, który był w 2014 roku, czy panią skarbnik. Ja zasięgałam informacji i pani przewodniczącej z tego okresu i uzyskałam informację, że specjalnie takie konto było utworzone i te pieniądze tam były gromadzone, ale to tylko są na podstawie opinii byłych, że tak powiem, członków Rady Miasta. Chciałabym, żeby to było sprawdzone. Pani przewodnicząca, jeżeli mogę sprostować informację. Owszem, takie konto zostało utworzone i środki zostały na nim zgromadzone i to był rok 2015, kiedy pani burmistrz Krystyna Wróbel była burmistrzem miasta i wówczas udało się podczas tej pierwszej kadencji spłacić 10 milionów złotych na rzecz podmiotu górniczego. No ale ja chcę jeszcze, żeby koniec kadencji pana burmistrza Stambrowskiego był przez komisję rewizyjną skontrolowany, żebyśmy mieli jasność sytuacji, żebyśmy się nie przerzucali winami. Jeżeli będzie podstawa, to proszę bardzo, to będziemy sobie winę przerzucać. Proszę, pan Tomasz Kostyra. Nie ma głosu? Był? Jeżeli pan Tomasz Kostyra był dwa razy, jak radni zgłaszają, więc możemy tylko zabrać w czasie jednej, tylko dwa razy, tak? Ale dwa razy. To jest kontynuacja tej uchwały, którą żeśmy omawiali. Ale to było adwocem, o ile pamiętam. A głosu nie dobieramy. Adwocem według radnych. Panie wiceprzewodniczący, czy panowie obserwowali, ile pan Tomasz Kostyra? Raz adwocem. No to proszę, ja to sprawdzę, proszę bardzo, wyjątkowo, bo oni nie, po prostu nie kojarzę, czy było dwa razy, czy raz. Proszę. Dziękuję za tą przychylność w dopuszczeniu do głosu. Ja chciałbym się tylko tak odnieść do dwóch kwestii. Przede wszystkim no, do słowa radnego Urbańczyka, które troszkę mnie zabolały, bo jak powiedział, że 2,5 roku to nie rozmawialiśmy ze sobą, to mnie to trochę boli, bo tak sobie lekko wspominając te najważniejsze spotkania, choćby te, które zorganizowałem na placu Farskim we wrześniu w sprawie ulicy Blych, na którym nie był tylko on, ale też ze 2-3 inne osoby zaproszone, które de facto siedzą na sali. Podpisywałem też mu pewne wnioski w sprawie zmian planów, to zdaje się było na placu zabaw, no ale nieważne, nie o to chodzi. My tak odbiegamy koło tematu, prawda? My mamy... Nie, bo bardzo chodzimy koło tematu, bo generalnie nie wiem, czy moja uwaga, czy państwo zwrócili uwagę na co, na sens mojej wypowiedzi, który był taki, że ja bardzo apeluję, wręcz proszę, bo nie wiem, czy pani skarbnik będzie, czy może, czy państwo je wysłuchają, że jeżeli osoby z Rady Miasta mają tak dobry kontakt ze skarbnikami z innych miast, żeby pomogli wspólnie dla tych lędzin, żeby ci skarbnicy, no jeżeli mają jakieś uwagi, czy zauważyli ewentualnie jakiś błąd, który się pojawia, to niekoniecznie musimy czekać znów na sesję marcową, czy żeby zrobić tutaj dobry sobie obraz na sesji, jakie to uwagi są zgłaszane. Jeżeli państwo mają takie sygnały, że coś jest źle, no to ja osobiście prosiłbym, żeby przesyłać od razu takie informacje naszej pani skarbnik, żeby mogła na bieżąco to robić, bo to nie jest zabawa w kotka i myszkę, że mamy kogoś i berek i koniec, no tu się ważą losy miasta. No. Gdybym mógł dostać te 50 tysięcy na zrobienie inwestycji tutaj w obszarze, ale nawet na całych Lędzinach, gdziekolwiek, to bardzo bym się cieszył, no a w tej chwili z uwagi na to, że mamy dalej te jakieś bierki, przepychanki, no te 50 tysięcy tak sobie wyrzucamy. Już nawet gdyby zapłacić te 50 tysięcy za te raty ZUS-u co miesiąc, no to miasto byłoby w dużo lepszej sytuacji. Także proszę bardzo o tą pomoc dla tej pani skarbnik. To nie o to chodzi, żeby tu szafować się, żeby przepychać. Jestem w stanie, nie wiem, nawet zostać. Pracujmy tak długo, aż ten budżet zostanie dzisiaj uchwalony, zatwierdzony. I tyle. Także panie radny, to nie jest skarga, to nie są ataki, to jest wręcz na kolanach prośba o pomoc. Użyjcie wspólnie tych kontaktów z innych miast, pomóżcie. Pan radny Kuczek, który się to oficjalnie na sesji wypowiedział, że ma te sprawozdania od innych skarbników,
Bardzo, bardzo proszę, pomóżmy, zróbmy to wspólnie dla miasta. Dziękuję. Dziękuję, ale to nie tylko Rada generuje zobowiązania gminy. Chciałam zauważyć. Proszę, pan Sebastian Dzimek. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Najpierw o te wolne środki, które pani powiedziała, że zostawiamy, które nie będą zaangażowane, to jest kwota 700 tysięcy. Co w sytuacji, gdy SRK się nie zgodzi na taką niską kwotę, jeżeli chodzi... Tak, to jest właśnie kontynuacja pytania od radnego Wanota, bo nie dostał odpowiedzi. Drugie moje pytanie do pani burmistrz. Pani burmistrz, w sumie bardziej do pana mecenasa. Nie wiem, czy pan pamięta, ale pani burmistrz była radną dwie kadencje, zanim została mianowana burmistrzem w mieście. Także sprawy SRK, które były w tych latach, były za jej kadencji, jak była radną. Także miała świadomość tego, że te pieniążki trzeba będzie kiedyś spłacać. Fakt, objęła władzę w mieście w 2015 roku, w 2014 roku, no z pokaźnym kątem w miejskiej kasie. Miała większość w Radzie Miejskiej, gdzie korzystała z tego i nie myślała, nie miała z tyłu głowy nigdy tych kredytów, a jak przyszło co do czego, no to teraz się zwala winę na poprzednich burmistrzów, na wszystkich wkoło, tylko nie na siebie. Gdzie pani burmistrz też jako radna mogła pilnować tego, żeby zaczęto tego spłacać, a później jako burmistrz zacząć spłaty tych zobowiązań. Do dnia dzisiejszego tego nie było to nie było robione i mam nadzieję, że może za naszej kadencji się coś uda spłacić. Trzecia kwestia jeszcze do pana Kostyry. Jeżeli pan, panie Kostyra, czyta jakieś dziwne blogi i dziwne profile na Facebooku i z tego czerpie pan informacje i dla pana to są wiarygodne informacje, to proszę się zastanowić nad swoim zachowaniem. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że pani burmistrz chce zabrać głos. Dziękuję pięknie. Oczywiście odpowiem na poprzednie dwa pytania pana radnego Zimnala. Szanowny panie radny, ja odpowiedziałam na pytanie pana Wnuka. Chyba pan nie słuchał. Ja odpowiedziałam, że były spotkania, konkretnie dwa, w siedzibie SRK. Powiedziałam, że uczestniczyłam i ustaliliśmy, że w tym roku 700 tysięcy wystarczy. Ma pani to na piśmie? Szanowny panie, to jest nagrane. Nie przerywamy. Dziękuję pani przewodnicząca, bo ja tu widzę, że niektórzy lubią wchodzić w głos. W każdym bądź razie proszę sobie przesłuchać, bo jeżeli pan nie pamięta, to myślę, że sobie pan odtworzy moją wcześniejszą wypowiedź. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o to, że byłam radny. Szanowny panie, radny nie ma wpływu na ordynację podatkową i wydawane decyzje. To trwało lata. A prawda jest taka, że w 2020 roku, kiedy było pierwsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, że należy zwracać pobrany podatek od grobisk górniczych, to moje pytanie jako radnej do pana Stambrowskiego właśnie było takie, czy pan ma założoną lokatę albo konto lub odrębny rachunek, na którym pan odkłada te pobierane podatki. Wtedy była też skarbnikiem pani, i to nie jest tajemnicą oczywiście, mówię to jako informację publiczną, pani Dorota Przybyłek, pani Dorota Przybyła i wyraźnie mi powiedziano, że tak, że te pieniążki, jak to tak określa, a więc środki finansowe, są odkładane. I co się dzieje w grudniu 2014, szanowny panie? Zostaje burmistrzem. Burmistrz jest wybierany. Natomiast jeżeli chodzi o środki, to okazuje się, że nie było żadnej lokaty. Mało tego, zaplanowany projekt budżetu na 2015 zakładał 2 miliony obligacji. Taka jest prawda. Natomiast z ostatnim grudnia 2014 roku kopalnia wpłaciła środki w wysokości około 3,5 miliona złotych. I moją decyzją założono konto, gdzie te pieniądze zostały ulokowane. I w 2015, to był chyba lipiec, sierpień, te pieniądze zostały zwrócone. A więc na dzień dzisiejszy
nie mielibyśmy do zwrotu 14 milionów. Podejrzewam, byłoby gdzieś koło 18 milionów. To też proszę wziąć pod rozwagę. I to nie chodzi o to, proszę Państwa, że kogoś się tutaj obarcza. Mówimy o faktach, a to jest istotne. I nie pozwolę sobie, szanowni Państwo, szanowny panie Zimna, jak to pan raczy podkreślać. Ja nie jestem odpowiedzialna za czasy przeszłe, ale jestem odpowiedzialna za to, żeby kontynuować politykę i jeżeli są jakiekolwiek zobowiązania i długi, to muszę je spłacać. Oczywiście bez zgody rady, i tutaj liczę na państwa, burmistrz nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji, bo upoważnienie na zobowiązania, dla zaciągnięcie zobowiązań przez burmistrza decyduje Rada Miasta poprzez zatwierdzenie projektu budżetu i projektu WPF-u na ten rok na przykład. Także szanowny panie Zimnal, proszę już nie mówić, że to jest moja wina, bo skoro pan usprawiedliwia pana Stambrowskiego, to ja się pytam i zastanawiam, to dlaczego pan mnie obwinia, kiedy ja te zadłużenie spłacę? W poprzedniej kadencji oddaliśmy podmiotowi górniczemu około 10 milionów złotych za lata mojego poprzednika. Czyli kontynuuję schedę, zadłużenia, robimy inwestycje. I to nie jest tak, że myśmy nie spłacali zadłużenia. Spłacaliśmy. To jest następna kadencja, tak? Tak jak mówiłam, zostało nam jeszcze około 11 milionów plus odsetki i oprocentowanie. I stąd się wzięła ta kwota 14 milionów. I jest propozycja, ja jeszcze raz powtórzę, tak jak pan mecenas, że my możemy to rozłożyć na raty dzięki ukłonowi SRK w wysokości 11,5 miliona plus odsetki miesięczne po 50 tysięcy, jeśli zostanie podpisane porozumienie. Jestem za podpisaniem porozumienia. Zgadzam się z państwem, oczywiście, ale muszę mieć zatwierdzony budżet i WPF. Wydaje mi się, że odpowiedziałam już na wszystkie pytania pana radnego Zimnala. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna Anna Wysocka. To ja teraz dziękuję, tak. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałam się odnieść do słów pana mecenasa. Pan mecenas powiedział, że burmistrz spłaciła podmiotowi górniczemu 2009 rok i że spłaciła 10 milionów. To ja się pytam teraz, ile jest do spłaty za 2006, 2007, 2008, 2010 i 2000 rok z kwotami. Czy mogę, pani przewodnicząca? Pani przewodnicząca, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie? Nie słychać mnie, przepraszam, proszę. A dziękuję. Szanowna pani radna Wysocka, też proszę o przesłuchanie dokładnie tego, co powiedział pan mecenas, bo pan mecenas powiedział to, co ja powtórzyłam przed chwilą, że w kadencji poprzedniej zostało spłacone około 10 milionów. A nie w 2015. W 2015 i doskonale pani o tym wie, bo pani była radną. Proszę o ciszę. Spłaciliśmy 2009 w wysokości około, tego pamiętam, mówię około 3,5 miliona. Zwróciliśmy to podmiotowi górniczemu. A pan mecenas mówił o kadencji, pani szanowna. I też proszę sobie przesłuchać później nasze nagranie. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie. Jeszcze raz do pani odpowiedzi. Czekaj, jeszcze raz do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej, żeby skontrolować wszystkie spłaty, jakie zostały z podmiotowi górniczemu zwrócone. Wszystko trzeba po prostu to skontrolować, żebyśmy mieli jasną sytuację, bo tak to tylko będziemy się przegadywać. Pani Anna Wysocka adwocem. Nie, ja chciałam odpowiedzieć. Pani Anna Wysocka chce odpowiedzieć na swoje pytanie. Oczywiście, szanowna pani, ta odpowiedź pada tu już wielokrotnie. Chciałam tylko zauważyć, że odpowiedź, której pani sobie życzy i o której pani chodzi, to jest to właśnie 14 milionów.
Ja chciałam z na lata. Szanowna Pani, poproszę zadać pytanie na piśmie i odpowiedni wydział przygotuję szczegółowo na lata. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam właściwie się dowiedzieć, bo tutaj z tego wszystkiego, może adwocem, proszę Pani. Mecenas nam powiedział, proszę adwocem się zgłosić, że spłaciliśmy 10 milionów za 2009 rok, jest to nagrane. Tak samo jak jest nagrane, jak mecenas nas przekonywał o tym, żeby się dalej sądzić, jest to może o... No to nie, to znaczy wystarczy, że to pytanie. W takim razie proszę pana... Ja mam prośbę w związku z tym, że pani radna jest przekonana, że pan mecenas powiedział, że w 2009 spłaciliśmy 9 milionów. Mam prośbę, żeby pani zadała na piśmie to pytanie i zgodnie z protokołem pracownicy biura rady słowo w słowo dopytują wypowiedź pana mecenasa, to jest jedna moja propozycja, ale jak wróci pani do domu, to proszę sobie odpisać. Tam było w kadencji pani radna. Dziękuję. Nie, dziękuję, to proszę pani Elżbieta Ozdrowska odwrócę. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rady. Ja tylko tak króciutko. Chciałam powiedzieć, że upoważnienie do zaciągania zobowiązań, czyli linia kredytowa, wtedy jest, jak jest prawidłowy budżet i WPF i radni to zatwierdzą. Ale spłata do SRK nie jest zobowiązaniem, to jest zwrot nadpłaty i nie trzeba tu żadnej uchwały. I znowu manipulacja jest słowami i wszystko jest znowu zwalić, że to jest wina radnych. Dziękuję. Jakie ustosunkuje Biura Rady do tej wypowiedzi pani Elżbiety Ostrowskiej? To proszę pan radny Szymon Simonicz. Dziękuję pani przewodnicząca za głos. Ja bym kilka słów chciał powiedzieć, chciałbym się... Pani przewodnicząca, tylko chciałbym po zabraniu głosu przez pana radnego, chciałbym zabrać głos. Jak skończy? Proszę pani radny. Dziękuję bardzo za głos jeszcze raz. Kilka słów. Może nawiążę do tego, co powiedział pan Kostyra, bo on tak lubi nawiązywać do tego, co mówią radni. Nie gadajcie. Panie Kostyra, pan chciał 50 tysięcy, to ja powiem panu tak. Ja bym chciał 2 miliony 600, które partner włożył w OSR, w tą niby kurę znoszącą złote jajka, a na dzień dzisiejszy partner dołożył 2600, myśmy dołożyli milion i w tym roku kolejny milion. Ja bym poprosił o te 4 miliony 600. Ja bym poprosił też o 1 300 000 za działkę na Murckowskiej i dać to mieszkańcom. Ja bym poprosił o pieniążki z przegranych 2 procesów z pracownikami, którzy zostali zwolnieni. My mamy teraz takie czasy, jakie mamy, ale musimy spłacać. Musimy spłacać działki, musimy dokładać do OSR. Ja powiem, że to nie była trafna decyzja względem OSR. Mogliśmy płacić 100-200 tysięcy miesięcznie. Rocznie, a płacimy milion rocznie. Ja bym chciał te wszystkie pieniądze i dać je mieszkańcom, ale nie mogę. Ja powiem tak, ja się nie zgodzę z tymi działaniami, które są prowadzone w tym budżecie. Ja się nie zgodzę na to, żeby Straż Pożarna w Lędzinach dostała 100 tysięcy na działalność roczną. Ja się nie zgodzę na to i nie pozwolę na to, żeby klub MKS Lędziny dostał około 100-120 tysięcy. Na działalność. W tamtym roku dostali 200 tysięcy. W tamtym roku utrzymanie pomieszczeń MKS-u było zadaniem partnera. Dzisiaj z tych marnych 100 tysięcy MKS musi się sam utrzymać. To jest nie do zaakceptowania w tym budżecie i dopóki takie proste rzeczy typu dołożyć do utrzymania miasta, do utrzymania zieleni, nie będzie na to wpływu w tym budżecie, nie będzie tam nic włożone, ja się nie zgodzę i nie podniosę ręki za tym budżetem. Ja nie będę wiecznie dokładał i spłacał czyjeś zadłużenia. To jest stanowcze nie i tak jak mówię, na dzień dzisiejszy głosuję przeciwko budżetowi. Dziękuję. Ja bym jeszcze chciała do tej wypowiedzi dodać, że wczoraj uzyskałam informację, że mamy 70 tysięcy na utrzymanie dróg w całych Lędzinach. No dla mnie 70 tysięcy to może w jednym okręgu wystarczyło na jakieś ewentualne drobne naprawy, bo widać, że problem narasta i mieszkańcy
że tak powiem, licznie zjawili się na ostatnim dyżurze do Urzędu Miasta i spędziłam tam 2,5 godziny na rozmowach z mieszkańcami odnośnie właśnie dróg w mieście Będzinie. Proszę pan Tomasz Koster. Dwa razy miał. To ale już... replikę od razu zgłaszam. To usuwam pana radnego. Ale proszę pani, Lędziny i pan łami, a nam tu pan ale proszę, kwestia potem... repliki jest jak najbardziej w statucie naszych ustaw. Nie atakowali pana. Kto pana atakował? To replika jest w tym momencie, kiedy pana ktoś atakuje słownie, a tu raczej takich ataków. Chodzi o wypowiedzi radnego Zimnala odnośnie portali jakichś tam społecznościowych. No ale nie było jakiego, jako takiego normalnie ataku. No nie, tostery mogą wszyscy sobie pomiatać, wiem, to już słyszałem. Ale chciałem się wypowiedzieć do tej odpowiedzi radnego Zimnala tylko i wyłącznie. Otóż przy następnym punkcie, bo to nie ma nic wspólnego, pan zabierze głos. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z innych radnych chce zabrać głos? Pani przewodnicząca, no chciałam się stosunkować. Do czego? Do wypowiedzi pana Simonicza. A pani pozwoliła panu mecenasowi do wypowiedzi wcześniejszej się. Ja pana Rędowicza teraz poprosił. No to proszę. Przepraszam. Dziękuję pięknie. Panie radny Stanowicz, zgadzam się. Ja też nie chcę tylko 100 tysięcy dla straży. Tylko 120 czy 150 tysięcy dla MKS-u. Chciałabym o wiele, wiele więcej. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. Absolutnie nie jestem za tak niskimi kwotami, które są ujęte w budżecie. Ale prawda jest inna. Jest kontynuacja władzy. Dotyczy to nie tylko burmistrza, ale szanowną radę także. Jeżeli są zobowiązania zaciągnięte niekoniecznie za mojej kadencji, za poprzedniej kadencji, czy jeszcze poprzedniej kadencji, to każda władza, a władzą nie jest tylko burmistrz, władzą jest też państwo, to chciałam przypomnieć, mają obowiązek spłacania zobowiązań. Taka jest prawda. Także, szanowny panie, jest to przykre, że nie jesteśmy w stanie więcej środków przeznaczyć na stowarzyszenia, bo chcę przypomnieć, że MKS to jest stowarzyszenie, to nie jest klub miejski. To jest stowarzyszenie jak każde inne, jak ORKA, KSB. I chciałabym wszystkim zaproponować jak największe kwoty w budżecie. Ale niestety nie ma takiej możliwości. Proszę sobie przypomnieć, jak w grudniu pan głosował za obligacjami. To państwu nie przeszkadza, że musieliśmy przesunąć na ten rok 4,5 miliona i na następny rok? Przykre to jest. Blokowanie i brak odpowiedzialności za decyzję, co nie jest łatwe, i brak odpowiedzialności za kontynuację władzy, to też nie jest łatwe, należy już do nas. Ale pan jest radnym. Pan został wybrany przez mieszkańców. Szanowna pani przewodnicząca, pani mówi o drogach, o dziurach. Zgadzam się, środków jest bardzo mało. Ale czymże mamy dysponować, skoro nawet budżetu nie mamy? Jest jedna rzecz, proszę państwa, i tu chciałabym państwu podpowiedzieć, o czym państwo doskonale wiedzą. Szanowni państwo, jeżeli państwo, panie Sebastianie, panie Szymonie, pani przewodnicząca, jeżeli państwo się nie zgadzają z tymi kwotami w budżecie, to doskonale wiecie, że możecie te kwoty zmienić pod jednym warunkiem, że wskażecie źródło finansowania, czyli zwiększenia. Ja nie widzę takiej możliwości, ale może państwo znajdą takie możliwości. I proszę też pamiętać, że mamy zobowiązania wobec SRK. Dziękuję bardzo. Pan mecenas jeszcze zabierze do wypowiedzi pani Ostrowskiej. Ale to przecież pani burmistrz już wyjaśniła, tak? Czy nie? Proszę ad votum pan Szymonicz. To była kwestia wypowiedzi do pana Simonicza. Dobrze, to pan Szymonicz ad votum, potem pan Berendowicz. Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Do słów, które wypowiedziała pani burmistrz. Pani burmistrz, tydzień temu na sesji powiedziałem oficjalnie, że biorę pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i za to, jak podejmuję uchwały. I powiem pani jeszcze lepiej, ja się bardzo cieszę,
że w grudniu nie podjąłem uchwały o obligacje na 4,5 miliona, bo tym sposobem nie zadłużyliśmy miasta na kolejne lata. Dalej, ustosunkowując się do tego, co pani mówiła o wnioskach, pani burmistrz, ja mam wnioski przygotowane wraz ze źródłem finansowania, tylko pani nie daje tej możliwości, żeby je przedstawić. Nie ma takiej możliwości, bo co przychodzimy na sesję, to ten budżet jest wywrócony do góry nogami. Co chwila jakieś autopoprawki. Jak my się mamy ustosunkować, skoro ja przygotowałem się do budżetu, który został przedstawiony ostatnio, czyli za tydzień temu na sesji, a na dzień dzisiejszy przychodzę na sesję, są kolejne zmiany. Jak ja mam własne wnioski wprowadzić? Prosiłbym zostawić budżet w spokoju, bo my nawet w Lędzinach nie potrafimy sobie zrobić takiego szkieletu budżetu, bo my co chwilę w nim kopiemy, co chwilę w nim przewracamy. Myśmy tylko i wyłącznie powinni robić kosmetyczne zmiany w tym budżecie, a nie przekopywać go do góry nogami i co rusz to nowe propozycje nam dawać. Także pani burmistrz, ja jestem przygotowany ze swoimi wnioskami, ale czekam na odpowiedni moment. Dziękuję. Czy mogę, pani przewodnicząca? Proszę. Szanowny panie Szymonie, decyzja to jest pana jako radnego. Zapomina pan o zobowiązaniach, niekoniecznie przez nas zaciągniętych. Może się powtarzam. Szanowny panie, budżet jest ruchomy. Przecież to państwo wystosowali do mnie apel, że mam podpisać porozumienie z SRK. Państwo. A więc ustosunkowałam się do państwa apelu. Ujęłam to w wolnych środkach. Przypominam jeszcze raz. Jestem po spotkaniach z SRK i 700 tysięcy w tym roku powinno nam wystarczyć. No chyba, że państwo nie będą do grudnia nie ustalą tego budżetu, a więc wtedy może nam braknąć. Przypominam, do maja to jest 200 tysięcy odsetek, jeśli nie będzie budżetu. A więc ja teraz czegoś nie rozumiem. Czyli państwo do mnie apelują, żebym uwzględniła SRK i podpisała porozumienie. Ja państwu wychodzę naprzeciw, wprowadzam tą autopoprawkę, cały czas przypominam, że dyskutujemy nad projektem WPF-u, a potem będziemy dyskutować nad projektem budżetu z tą autopoprawką dotyczącą wolnych środków. I w tych wolnych środkach, zgodnie z państwa wolą, ujęłam spłatę w tym roku, czyli wskazałam źródło finansowania spłaty do SRK, żeby podpisać porozumienie. No ja już nie wiem, co ja mam robić. Budżet nie jest przekopywany, szanowny panie. Państwo nie chcą nigdy przedstawić nam wniosków. Gdybyście państwo przedstawili, byłaby rozmowa. Na dzień dzisiaj jeszcze słyszę tylko, że mamy wnioski. Piszecie apele. Jak napiszecie, to ja się ustosunkowuję. Proszę bardzo. Ale wasze wnioski, mam wrażenie, że to jest jedna wielka tajemnica. To o czym my mówimy? Panie radny, proszę się zastanowić. A zobowiązania, szanowny panie, trzeba spłacać. Czy to się panu podoba, czy mi się nie podoba, ale taka jest brutalna prawda. To też proszę wziąć pod uwagę. Dziękuję. Czy pan Berendowicz zabierze jeszcze głos, czy już nie? Tak, już podchodzi pan Berendowicz. Dziękuję pani przewodnicząca. Jeszcze krótko tylko odnosząc się do słów pani radnej Elżbiety Ostrowskiej. Szanowni państwo, ja państwu o tym już dzisiaj mówiłem. To nie jest owszem zobowiązanie cywilnoprawne, to jest zobowiązanie podatkowe wynikające z tego, że organ podatkowy jest zobligowany do zwrotu nadpłaty w opodatkowaniu wyrobisk górniczych. I w związku z tym, że istnieje możliwość zawarcia ewentualnego porozumienia z podatnikiem w tym zakresie co do spłaty, może to być traktowane przez organ nadzoru kontrolujący uchwały finansowe jako inny tytuł dłużny. W związku z tym, jeżeli byłoby to traktowane jako inny tytuł dłużny, to w rozumieniu ustawy o finansach publicznych może to być zakwalifikowane jako zaciągnięcie zobowiązania. I stąd też jest konieczność wprowadzenia, będzie konieczność ewentualnego
wprowadzenia w tym zakresie takiego zobowiązania albo do uchwały budżetowej i do WPF-u, albo przynajmniej wprowadzenia odpowiednich upoważnień dla burmistrza i zwiększenia również limitów co do zaciąganych pożyczek lub kredytów dla burmistrza miasta. Bo może to być traktowane, tak jeszcze raz to powtórzę, inny tytuł dłużny skutkujący powstaniem zobowiązania w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie proszę o głosowanie nad autopoprawką prowadzoną przez panią burmistrz. Czy Rada Miasta jest za wprowadzeniem tej autopoprawki, żeśmy nie głosowali, a później będziemy głosować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o prowadzenie głosowania odnośnie autopoprawki prowadzonej przez burmistrz miasta Lędziny do wieloletniej prognozy finansowej. Proszę. No jest wniosek. Głosowanie w sprawie autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lędziny na lata 2021-2029. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Także proszę. Kończymy głosowanie. Prosimy o wyniki. Tego wniosku pisanego. Nie, najpierw autopoprawka, a potem WPS autopoprawka. No ale właśnie, ale wynik głosowania nie mam. To ja podczytam. Zagłosowało 9 osób, przeciw 4, wstrzymało się 0, nikt się nie wstrzymał, brak głosowania dwóch radnych. Zagłosowali Dzierżak Bogusław, Imbram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz oraz Bogusław, Szymon Simoń, Stolecka, Bogumiła, Wanut, Paweł, Zimna, Sebastian. Przeciw głosowali głos Maria, Handy, Kubert, Kolny, Karol, Wysocki, Wysocka, Anna, brak głosu Ostrowskiej Elżbiety i radnego Edwarda Urbańczyka. Czyli ta autopoprawka, Państwo zaakceptowali tą autopoprawkę, z tego wynika dobrze. Dziękuję bardzo. To teraz głosujemy projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Lędziny na lata 2021-2021. Autopoprawka. Moment, Pani Przewodnicząca, bo potrzebujemy chwilkę, żeby tutaj Biuro Rady to wpisało, dobrze? Chwileczkę. Dobrze. Prosimy o odświeżenie i powinny. Proszę o głosowanie, nie mam tego głosowania. Odświeżam drugi raz i nie mam. Dobrze, jest teraz. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lędziny na lata 2021-2029 z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 5 radnych, przeciw 10 radnych. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Imbram, Tadeusz, Kostyra, Tomasz oraz Bogusław, Stolecka, Bogumiła. Przeciw głosowali radni głos Maria, Handy, Hubert, Kolny, Karol, Kuczek, Łukasz, Ostrowska, Elżbieta, Szymon, Simon, Urbańczyk, Edward, Wanot, Paweł, Wysocka, Anna, Zimna, Sebastian. Uchwała nie została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2021 rok. Proszę pani Krystyna Wróbel, nie wiem, czy jest zgłoszona. Tak, dziękuję pięknie. Szanowni Pani Przewodnicząca, a Szanowni Państwo, podobnie jak w sytuacji przy projekcie wieloletniej prognozy finansowej, zgłaszam autopoprawkę
do projektu, który mieliście Państwo rozpatrywać w ubiegłym tygodniu w czwartek, z przesłaną w dniu wczorajszym do Państwa wiadomości. Proszę o głos Panią Skarbnik, o przedstawienie tej poprawki. Dziękuję. Panią Skarbnik. Szanowni Państwo, te zmiany, które dotyczyły wieloletniej prognozy finansowej, również muszą zawierać się w budżecie, więc tak jak mówiłam wcześniej, skorygowana została kwota wolnych środków i została poprawione załącznik numer 2 do budżetu, gdzie wydatki na rozbudowę szkoły podstawowej numer 2 zmniejszyły się o 1 000 000 zł. Również widać to w załączniku numer 3, wydatki majątkowe. Tam również zwiększono kwotę 1 000 000 zł na rozbudowę szkoły podstawowej. Natomiast w przychodach i rozchodach w załączniku numer 4 zmniejszono planowane przychody tytułu wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł. W treści uchwały zmieniono kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 000 000 zł, zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 1 000 000 zł. W paragrafie numer 4 treści planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 998 855,40 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W paragrafie 5 zwiększono kwotę planowanych przychodów w wysokości 998 855,40 tytułu przychodów. I łącznie budżet na rok 2021 przedstawia się w następujących wysokościach. Dochody 79 967 276 zł 90 groszy. Wydatki 80 966 132 zł 30 groszy. Przychody 4 281 347 zł 40 groszy. I rozchody 382 492 zł. Pani Przewodnicząca, jeżeli Pani pozwoli, to ja bym chciała odnieść jeszcze do tego, co powiedział Radny Symonicz, że budżet jest ciągle tutaj modyfikowany i zmieniany. Proszę Państwa, ja te wszystkie zmiany z Państwem omawiam na bieżąco, ale one też wynikają z tego, że projekt budżetu był przygotowany w październiku. Do końca roku mieliśmy nadzieję, że Państwo jednak podejmą obligacje. Przeszło nam z tego tytułu zobowiązania na dużą kwotę, gdzie musieliśmy te zobowiązania ująć w budżecie na rok 2021. Dlatego te wszystkie zmiany były wprowadzone autopoprawkami. I z tego tytułu to wynika, że te zmiany po prostu wiązały się z tym, że przeszły nam zobowiązania w bardzo dużej kwocie z roku 2020. Do tego doszły uwagi regionalne. I z wyobrażeń, które również wprowadziliśmy poprawkami i do tego dochodzą zmiany odnośnie wolnych środków. Teraz proponujemy tylko dwie zmiany, więc ja myślę, że to nie jest aż tak dużo. Ja tutaj staram się, jeżeli są jakieś błędy, wszystkie błędy korygować i naprawiać. I proszę też mi zrozumieć, bo jest to mój pierwszy projekt budżetu. I też proszę Państwa, zrozumiałeś w tym temacie, bo mamy tutaj ciągle jakieś nowe rzeczy, nowe wyzwania, porozumienie z SRK, mamy zobowiązania z ZUS-em, które są rozłożone na 2 lata, mamy tą nadwyżkę, która jest Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, więc to nie są rzeczy, które były wcześniej ujęte w poprzednich budżetach. Dla mnie to jest nowość, więc muszę się tymi nowościami borykać i w tym budżecie je umówić. To bym sobie życzyła, żeby ten nowy budżet wyglądał inaczej, ale do dyspozycji z tych dochodów, które mamy, niestety możemy tylko takie zmiany zaproponować.
i taki budżet Państwu przedstawić. Jeżeli Państwo wyrażają zgodę na taki budżet i uchwalą go, oczywiście w ciągu roku, jak to było już w poprzednich latach, będzie cały czas modyfikowany, zmieniany, bo ja naprawdę tutaj nie starałam się przeszacowywać tego budżetu, więc mam nadzieję, że będą wpływały dochody, będzie się coś w nim zmieniać, będziemy te zmiany uchwalać, będziemy go modyfikować, tak jak to było w poprzednich latach, za poprzednich kadencjach i tej kadencji. Zawsze na sesji ta uchwała budżetowa miała swoje miejsce w porządku obrad. I wiedzą Państwo, że to jest ciągle taki żywy organizm, gdzie w każdej chwili możemy te poprawki, te zmiany nanosić. Także bardzo Państwa proszę, żeby Państwo wzięli pod uwagę to, że na te możliwości, które ja miałam do dyspozycji, starałam się jak mogłam, żeby ten budżet był w miarę realny, żeby zawierał wszystkie wydatki, które do tej pory w poprzednich budżetach były ujęte i żeby zawierał również te wszystkie nasze zobowiązania finansowe z roku 2020. Jeżeli Państwo spojrzą na sprawozdanie z wykonania roku 2020, to my tych zobowiązań mamy 6 milionów na koniec roku. Udało nam się tutaj wszystko to w miarę w tym budżecie ująć, więc ja tutaj wiem, że on jest, nie jest taki, jak Państwo by sobie życzyli, ani jaki ja bym sobie życzyła, czy jaki by sobie życzyła Pani Burmistrz. Ale wiedzieliśmy, że to będzie rok bardzo dla nas skupiony na oszczędnościach i rok ciężki. Ja myślę, że jeszcze konsekwencje będziemy ponosić w roku 2022, ale później myślę, że wyjdziemy na plecy i razem tutaj uda nam się wyjść z tego impasu i będziemy mogli już inaczej do tego budżetu pochodzić. Tak jak mówię, no tutaj te zobowiązania są na ten rok. W przyszłym roku będą one już mniejsze, bo nie będziemy mieli tych 6 milionów zobowiązań, tylko mniej. Więc z każdym rokiem myślę, że ten budżet będzie coraz lepszy. Ten rok po prostu jest dla nas krytyczny i ja to mówiłam już w zeszłym roku, kiedy prosiłam Państwa o obligacje, że tak się może zdarzyć, że tak będzie, więc tutaj Państwo nie mogą mieć żadnych tutaj pretensji czy obiektów, że ten budżet tak wygląda, bo tak jak mówię, no wszystkie zobowiązania musiały z nim zostać ujęte. Nadto proszę zauważyć, że poprzednia z Pani Skarbnik miała do dyspozycji jeszcze 2 miliony z tytułu termomodernizacji Urzędu Miasta, która również mogła wykupić w swoim budżecie, gdzie my tych środków już tutaj do dyspozycji nie mamy. Więc no 3 miliony zadłużenia plus 2 miliony z termomodernizacji, to już jest 5 milionów, które ja miałam mniej do dyspozycji, a jednak udało mi się ten budżet, myślę, w miarę realnie dla Państwa przygotować. I tak jak mówię, on jest żywym organizmem, będziemy nad nim pracować. Ja jestem zawsze do Państwa dyspozycji i otwarta na wszelkie uwagi i tak jak mówię, jeżeli tutaj Pan Kuczek prosił mnie o weryfikację wolnych środków, poczyniłam, przeanalizowałam, zmieniłam, przyznałam się tutaj do błędu i tak jak no mam nadzieję, że Państwo wspólnie razem ze mną ciągle przez ten cały rok będziecie nad tym budżetem pracować. Także bardzo Państwa o to proszę. Proszę to mieć na uwadze, podejmując ten budżet. Dziękuję bardzo. No tak z mojej strony to ja bym myślała, no nie wiem, po prostu za dużo tych zmian mamy i tych autopoprawek. No może najpierw ten budżet i tak cały rok wchodzi na każdą sesję i jest autopoprawka, czy tam nie poprawka, przepraszam, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zmiany w budżecie. Czyli może wcześniej byłoby uchwalić ten projekt budżetu i nie wprowadzać no tak poprawek tak na praktycznie na koniec, że tak powiem, no przed sesją, za 5 minut sesja. Może gdyby radni uchwalili ten budżet z kontynuacją poprzedniej sesji,
i my na koniec tego miesiąca mamy następną sesję, więc te zmiany związane ze SRK też by były. Ten budżet nie jest uchwalany tak, że dzisiaj go uchwalimy i do końca roku nic nie będziemy robić. A my ciągle mamy te autopoprawki i my jesteśmy tym wszystkim normalnie potem, że tak powiem, postawieni na koniec sesji. No także ciężko jest radnym wtedy. Pani przewodnicząca, ja to rozumiem, ale tak jak mówię wcześniej, to był wyraźnie wniosek pana radnego Kutka, do którego się dostosowałam i mówiłam, że państwo ode mnie tego oczekujecie, żeby tę kwotę wolnych środków poprawić. I ja myślę, że jeżeli już przygotowujemy uchwałę, która idzie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ona powinna być poprawiona i sporządzona prawidłowo, więc są te autopoprawki. A te wszystkie, tak jak mówię wcześniejsze, to było wprowadzenie zobowiązań z tytułu ZUS, wprowadzenie zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur i uwzględnienie tych wszystkich poprawek z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja myślę, że teraz jesteśmy na takim etapie, że już nie będziemy nic więcej zmieniać, nic państwu nie będziemy proponować. Ale bo już te, tak jak mówiła, wolne środki wyszły nam dopiero teraz ze sprawozdania, więc pozwoliliśmy sobie w tym budżecie zaangażować, bo do tej pory nie było angażowane. Ale na ten moment myślę, że to już jest taki dokument kompletny. I bardzo państwa proszę, żeby jednak tutaj pozwolić się nad nim i przegłosować, bo czekają nas dotacje do wprowadzenia do budżetu. Niedługo przyjdzie dotacja 700 tysięcy do przedszkola, którą też musimy wprowadzić do budżetu. Także tak jak mówiłam, budżet to jest żywy organizm i zgadzam się z panią przewodniczącą jak najbardziej, że ciągle nad nią pracujemy i proponujemy te zmiany, ale tak jak mówię, te autopoprawki, one z czegoś wynikają. My musimy tutaj się zabezpieczać, bo tak jak mówię, przy projekcie budżetu faktury nie zakładaliśmy, że aż taka kwota nam przejdzie w roku 2020, więc wszystko to trzeba było w tym budżecie zamieścić, pokryć i jeżeli się coś wydarzyło, to przygotowywaliśmy autopoprawki. Ale myślę, że to już jest taki dokument kompletny poddany do państwa głosowania. Czekamy na państwa wnioski i jeżeli nie dzisiaj, to mam nadzieję, że na tej ostatniej marcowej sesji państwo już ten budżet ustali i będziemy nie mogli dalej pracować. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, udzielam głosu pan radny Sebastian Zimnal. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji z tego względu, że już nad tymi uchwałami dyskutowaliśmy bardzo długo na komisjach. Dzisiaj i na poprzedniej sesji też dyskutowaliśmy w jednym punkcie nad oboma uchwałami, także składam wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania. Proszę Biuro Rady o wprowadzenie wniosku radnego Sebastiana Kuczka. Mamy już w systemie głosowanie w sprawie, wniosek radnego Sebastiana Zimnala o zaprzestanie dyskusji i przejście do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie i proszę o wyniki. Mam pytanie, czy są już wyniki? To proszę wiceprzewodniczącego odczytania. Proszę pana Edwarda Łukańczyka, bo ja nie mam. Za głosowało 10 radnych. Radni Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Handy Hubert, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł, Wysocka Anna, Zimnal Sebastian. Przeciw głosowali radni Ingram Tadeusz, Polny Karol, Noras Bogusław, Simonicz Szymon. Brak głosu radny Kostyra Tomasz.
Czyli z wyników głosowania widzimy, że wniosek jest przyjęty przez Radę Miasta 8 kadencji. W takim razie proszę o prowadzenie głosowania nad autopoprawką prowadzoną przez panią burmistrz Krystynę Wróbel. Proszę o prowadzenie. Kto z państwa radnych jest za autopoprawką w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2021 rok? Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Jeżeli wiceprzewodniczący mają, to proszę o odczytanie. Proszę teraz wiceprzewodniczący Pawła Wanota. Zagłosowało 8 radnych, 6 głosowało przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Naros Bogusław, Simonit Szymon, Stalecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł. Przeciw głosowali Głos Maria, Handy Hubert, Karol Kolne, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Wysocka Anna. Wstrzymał się od głosu radny Sebastian Zimno. Dobrze, wniosek został pozytywnie zaopiniowany. W takim razie przechodzimy do głosowania. Nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2021 rok z autopoprawką wprowadzoną przez panią burmistrz miasta Lędziny. Prosimy o prowadzenie głosowania. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2021 rok z autopoprawką? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie i proszę o wyniki. Zagłosowało 5 radnych, przeciw głosowało 10 radnych. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Noras Bogusław, Tolecka Bogumiła, przeciw głosowali radni Głos, Maria Handy, Kubert, Polny Karol, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simon, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Uchwała w sprawie budżetu nie została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Prosimy o przejście do następnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Ja mam takie zapytanie. Jakie projekty wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Lędziny tracą ważność w roku 2021 z określeniem kosztów posiadanych projektów? Czy koszty wykonania nowego projektu na daną inwestycję, która nie została wykonana, nie przekroczą wykonania tej inwestycji w tym roku? To jest moje pierwsze pytanie, ja to prześlę do Biura Rady. Drugie pytanie. Jaką kwotę Urząd Miasta Lędziny będzie musiał wypłacić z tytułu odszkodowania przyznanego wyrokiem sądu pracownikom niesłusznie zwolnionym z pracy w Urzędzie Miasta z uwzględnieniem kosztów sądowych poniesionych z tego tytułu przez Urząd Miasta Lędziny? Czy w budżecie na rok 2021 rok kwoty odszkodowania i koszty sądowe są uwzględnione? Obecnie jedna z tych pracownic jest na urlopie zaległym, no i też trzeba jej płacić ten urlop, a po prostu pracownika w urzędzie nie ma. A kłopoty kadrowe są, bo są różne, że tak powiem, przesunięcia pracowników nawet z biura rady na inne miejsce. Te zapytania zostaną przesłane. Czy ktoś z państwa tu ma na tej dyskusji jeszcze? Proszę pan Tadeusz Ingram. Dziękuję pani przewodnicząca. Jak się przysłuchuję tym obradom tej naszej rady, Bawimy się przy tym budżecie i tak dalej, no to ja składam zapytanie, czy my możemy złożyć taką uchwałę, żeby poszła do Rio, niech nam Rio przygotuje budżet i spokój będzie. Ja tylko z takim zapytaniem. Czy jest taka możliwość, żeby się zwrócić do Rio, bo my z tym budżetem sobie w ogóle nie poradzimy, no niech za nas to zrobi Rio i gotowe. Dziękuję. To znaczy się, myślę, że do końca marca takie zapytanie chyba nie będzie wchodziło w grę. No ale proszę takie, ale proszę to zapytanie złożyć do Urzędu Miasta. Proszę pan Łukasz Kuczyk. Ja się zwrócę na piśmie i robię to. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja to zapytanie złożyłem już przez sekretariat.
Szanowna Pani Burmistrz, nawiązując do odpowiedzi na nasz apel zawartej w piśmie SO 00410001-2021, SO KW 0099-2021, prosimy o przedstawienie, na jakiej podstawie prawnej twierdzi Pani, że przeszkodą do podpisania porozumienia z podmiotem górniczym jest niepodjęcie przez Radę Miasta projektu uchwały budżetowej. Według naszej oceny chce Pani wprowadzić to zadłużenie do budżetu i WPF-u autopoprawką dopiero po uchwaleniu tych dwóch uchwał. Wprowadzenie tego teraz w znacznym stopniu wpłynie na budżet i WPF pod względem wskaźników zawartych w ustawie o finansach publicznych artykuł 242 i 243, a co za tym idzie, uchwały mogą być, mogłyby zostać uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. A Pani śmiało mogłaby powiedzieć, że radni taki budżet przyjęli. I od razu dodam, że wypowiedź dzisiaj pana mecenasa, który twierdzi, my pytaliśmy się o to, jakie są podstawy prawne do tego, żeby nie ująć tego w budżecie. A pan mecenas nam tu przedstawia podstawy prawne, że Rada musi wyrazić zgodę na zadłużenie miasta. My o tym doskonale wiemy, ale żeby Rada wyraziła na podjęcie jakichkolwiek obligacji swoją zgodę, to muszą najpierw te kwoty być wprowadzone do budżetu, a tego nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna Elżbieta Ostrowska. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Pierwsze zapytanie. Jaka była treść wniosku złożona do Metropolii w sprawie rozłożenia na raty składki członkowskiej? Druga interpelacja. W związku z przegranym procesem przez gminę Lędziny, którą reprezentowała Krystyna Wróbel, a dotyczącego niesłusznie zwolnionej urzędniczki w związku z artykułem 52 Kodeksu Pracy, proszę o udostępnienie wyroku z dnia 28 stycznia 2021 roku wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo wnoszę o anonimizację danych osobowych oraz proszę o udostępnienie uchylonego zaskarżenia orzeczenia przez Sąd Najwyższy, kasacja. I trzecie zapytanie. Ile podatku wpływało do gminy Lędziny z SRK za grunty, które gmina chce przejąć w 2021 roku? Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Edward Urbańczyk. Dziękuję pani przewodnicząca. Interpelacja radnego Rady Miasta Lędziny. W nawiązaniu do dyskusji na 47. sesji Rady Miasta proszę o pisemną odpowiedź na pytanie. Wskazać lata, za które wykazane są nadpłaty od podmiotu górniczego według schematu. Punkt pierwszy rok, punkt drugi kwota nadpłaty, czyli podatek z odsetkami, punkt trzeci oprocentowanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze jest w maszynie? Nie ma. W takim razie przechodzimy do punktu 17. Wnioski oświadczenia radnych. Ja mam taki wniosek, zgłoszę go pierwsza, bo tu wnioski już są wpisane, więc w międzyczasie panie w biurze rady mogą ten wniosek pisać. Jest to wniosek do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, pani Elżbiety Ostrowskiej, w ogóle do całej komisji, o kontrolę stanu finansów Urzędu Miasta Lędziny pod koniec kadencji pana burmistrza Stambrowskiego w 2004 roku, ze szczególną... 2014 roku, tak. Ze szczególnym uwzględnieniem konta, na którym były gromadzone środki na spłacenie zobowiązań do SRK. I jeszcze w tym wniosku proszę zapisać, że chodzi o kontrolę wszystkich kwot, które zostały spłacone od 2014 roku do 2021 roku, czyli do chwili obecnej. Przepraszam pani przewodnicząca, bardzo prosimy jeszcze raz podyktować ten wniosek. Proszę. Wniosek do przewodniczącej komisji rewizyjnej pani radnej Elżbiety Ostrowskiej i do całej komisji, tak, rewizyjnej o kontrolę stanu finansów Urzędu Miasta Lędziny na koniec kadencji burmistrza Stambrowskiego, nie było, nie pamiętam, Wiesława Stambrowskiego w 2014 roku
uwzględnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem konta, na którym gromadzone były środki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z SRK. I kontrolę. Chwileczkę jeszcze. Można już? Tak, poproszę. I kontrolę kwoty zobowiązań względem SRK oraz wszystkich spłat tych zobowiązań od 2014 roku do 2021 roku. Tak, do teraz. Do 2020, bo w sumie w tej chwili jeszcze się toczy budżetowa sprawa. To co do 2020? Do 2020, tak? Mhm. Czy panie już mają wpisane, żeby mogli przegłosować, czy inny wniosek? Niestety jeszcze chwilę potrzebujemy, pani przewodnicząca. Dobrze, prowadzę do głosowania inny wniosek, żebyśmy czasu nie tracili. Dobrze? Można? Czy czekać? Nie, bo mamy tutaj jedną panią tylko, która pisze, więc chwileczkę, bardzo prosimy. Jeszcze? Mamy już wniosek, głosowanie w sprawie. Wniosek przewodniczącej Rady Miasta Marii Głos do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Żwetostrowskiej i całej komisji o przeprowadzenie kontroli stanu finansów Urzędu Miasta Lędziny na koniec kadencji burmistrza Wiesława Stambrowskiego w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem konta, na którym były gromadzone środki przeznaczone na spłatę SRK i kontrolę kwoty zobowiązań względem SRK oraz wszystkich spłat od 2014 roku do 2021 roku został wpisany, niech zostanie. Prosimy o głos radnych, o zajęcie stanowiska. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie i proszę o wyniki. Mamy wynik głosowania. Zagłosowało 13 radnych. Nie oddało głosu 2 radnych. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Głos Maria, Imbran Tadeusz, Szkolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Ostrowska, Żwieta, Szymon, Simonicz, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward, Wanot, Paweł, Wysocka, Anna, Zimnal, Sebastian. Brak głosowania Handy Kuper, Inno oraz Bogusław. Ja rozumiem, tak, ale przeszedł, wniosek przeszedł, przegłosowany jest pozytywnie przez Radę Miasta. Proszę wniosek radnej Elżbiety Ostrowskiej. Wniosek radnej Elżbiety Ostrowskiej o treści. Proszę przygotować zestawienie wszystkich autopoprawek w porównaniu do budżetu z 13 listopada 2020 roku. Do projektu może tam by trzeba było jeszcze dopisać. No ale rozumiemy, o co chodzi. Zestawienie w szczególności jak w załączniku 1, 2, czyli plan z listopada, kwota zmiany, w nawiasie zmniejszenie, zwiększenie i szczegółowe uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie. Proszę o prowadzenie głosowania. Przepraszam pani przewodnicząca, czy ja mogę mieć jeszcze pytanie do tego, bo myślę, że to mnie będzie dotyczyć, to pytanie, ten wniosek. Czy ja mogę kumulować te zmiany, jeżeli będą dotyczyły jednego paragrafu, czy każdą zmianę państwo chcą mieć wyszczególnioną? Znaczy się, ja piszę, że piszę tu wszystkich zmian, tak? Proszę przygotować zestawienie wszystkich autopoprawek. Czyli mamy głosowanie, kto z państwa radnych jest za, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania.
Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Zagłosowało 11 radnych, przeciw 1 osoba, brak, nie oddali głosu, nie oddało głosu 3 radnych. Zagłosowali radni Głos, Maria Handy-Hubert, Miram Tadeusz, Kolny Karol, Kuczyk, Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simończ, Urbańczyk, Edward, Lanot, Paweł, Wysocka, Anna, Zimnal, Sebastian. Przeciw był radny Kostyra, Tomasz. Wstrzymało się 3 radnych, Dzierżak Bogusław, Norad Bogusław i Stolecka Bogumiła. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Przechodzimy do następnego wniosku. Wniosek Rady Elżbiety Ostrowskiej o treści, gdzie zwiększono wydatki na ZUS w wysokości podanej w piśmie z dnia 22.01.2021 rok, kwota 1 439 687 025 groszy. Jeżeli jest porozumienie w sprawie spłaty ZUS, to proszę o przedstawienie treści tego porozumienia. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie i proszę o wyniki. Mają Państwo wyniki? Ja nie mam. Proszę wiceprzewodniczącego Pawła Wano, to czytanie. Zagłosowało 13 radnych. Głos Maria Handy-Hubert, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostura Tomasz, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Simonicz Szymon, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wanut Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Brak głosu 2 radnych, Dzierżak Bogusław i Noros Bogusław. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Tak? Mamy jeszcze następny wniosek Rady Elżbiety Ostrowskiej. Wniosek Rady Elżbiety Ostrowskiej o treści. Proszę o podstawę prawną, że nie uchwalenie budżetu spowoduje, że nie można podpisać porozumienie z SRK. Za, proszę, kto z Państwa radnych za jest, kto z Państwa radnych jest przeciw, kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania, kto z Państwa radnych, już mamy wykończenie. Kończymy głosowanie, prosimy o wyniki. Zagłosowało 12 radnych, brak głosu, nie oddało głosu 3 radnych. Zagłosowali radni Głos, Maria Handy-Hubert, Miram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Kuczyk Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simoń, Stolecka Bogumiła, Odbańczyk Edward, Wanot Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Brak głosu Dzierżak Bogusław, Polny Karol, Noras Bogusław. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Mamy tu jeszcze do pana radnego Sebastiana Zimdala. Gdzie? Ja wszystkie wypisałam. Wniosek 4. Czekaj, no. Aha, to czekaj. A tu jest. Wniosek radnej Elżbiety Ostrowskiej o treści. Proszę o wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej i WPF-u kwoty wykazane na RB27 jako nadpłata wobec górnictwa. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Kończymy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 10 radnych. Wstrzymała się 1 osoba. Nie oddało głosu 4 radnych. Zagłosowali radni Płoc, Maria Handy-Hubert, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simończ, Wanot Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Wstrzymuje się od głosu radna Stolecka Bogumiła. Brak głosu radnego Dzierżaka, Dzierżak Bogusław, Kostyra Tomasz, Noras Bogusław, Urbańczyk Edward. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Czy pan Sebastian Zimna ma jakiś wniosek? Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałem złożyć wniosek w imieniu klubu Wspólnie dla Lędzin. Szanowna pani burmistrz, wszyscy pamiętamy, jak przed wyborami w 2018 roku chwaliła się pani przejęciem gruntów na Ziemowicie od SRK. Jak się okazało, 22 maja 2020 roku okłamała pani nie tylko radnych, ale i mieszkańców, którzy na to przejęcie czekali.
występując do radnych o zajęcie stanowiska, czy przejąć te grunty, czy nie. Zajęła pani wtedy jasne stanowisko. Niezależnie od decyzji radnych i tak przejmę te grunty. Jakie było nasze zaskoczenie, gdy w lutym bieżącego roku ponownie wystąpiła pani do radnych, aby zajęli stanowisko w tej sprawie. Czyż to nie jest hipokryzja? Teraz zasłania się pani opinią radnych wyrażoną na komisjach. Przypominamy, że na komisji nie głosuje cały skład Rady Miasta. Dlatego jako klub składamy wniosek na dzisiejszej sesji o przejęcie w formie darowizny gruntów od SRK oraz podpisanie proponowanego porozumienia. Dziękuję. Proszę o wpisanie wniosku pana radnego Sebastiana Zimela. Tylko ostatnie zdanie. Wniosek do pani burmistrz o przejęcie gruntów od wniosek SRK. Wniosek do radnego Sebastiana Zimnala. A to nie, to było to już stary, przepraszam. Jeszcze nie ma. Przepraszam, pani przewodnicząca, można prosić o 5 zdania? Powtórz tylko ten sam wniosek, dobrze? Wniosek klubu Wspólnie dla Lędzin do pani burmistrz o przejęcie w formie darowizny gruntów od SRK przez podpisanie proponowanego porozumienia. Mamy już wniosek. Wniosek klubu Wspólnie dla Lędzin do pani burmistrz o przejęcie gruntów od SRK w formie darowizny przez podpisanie proponowanego porozumienia. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 9 radnych, przeciw głosowała 1 osoba, nie oddało głosu 5 radnych. Zagłosowali radni Głos Maria, Handy Kupek, Polny Karol, Kuczek Gucharz, Ostowska Elżbieta, Szymon Simon, Czubańczyk Edward, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Przeciw głosował radny Paweł Banot, nie oddali głosu, czym radni Dzierżak Bogusław, Intran Tadeusz Kostyra, Tomasz Noraz Bogusław, Stolecka Powymiła. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Tu mamy do dyskusji jeszcze radnego Łukasza Kuczka. Proszę, też wniosek? Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. No ja wniosku nie przesłałem do biura rady, bo to urodziło się w trakcie tej dzisiejszej dyskusji. Więc powołując się na artykuł 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i artykuł 6 punkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów dotyczących sprawy spłaty należności podmiotowi górniczemu przez gminę Lędziny, to jest wyroków sądu oraz dokumentów odnośnie zawieranego porozumienia z SRK a gminą. Czy trzeba powtórki dla biura rady? Czy trzeba powtórki? Oczywiście pani przewodnicząca, prosimy o powtórkę. O powtórzenie pani rady. Proszę o powolne powtórzenie dla pracowników biura rady. Powołując się na artykuł 24 ust. 2 ustawy o finansach o samorządzie gminnym. I artykuł 6, punkt 4 ustawy o... Jeszcze raz od początku. Powołując się na artykuł 24, ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, i artykuł 6, punkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznych,
proszę o udostępnienie. Wszystkich dokumentów. Chwileczkę, pani radny, bo problem. Chwileczkę. Proszę dalej. Dotyczących sprawy spłaty należności. Tak. Podmiotowi górniczemu. Przez gminę Lędziny. To jest wyroku sądu. Oraz dokumentów. Odnośnie zawieranego porozumienia z SRK a gminą Lędziny. To wszystko, tak? Prosimy o sprawdzenie. Tak, to wszystko. Już sprawdzam. Pani przewodnicząca, bo tam brakuje o udostępnienie dokumentów dotyczących. O udostępnienie, nie ma dokumentów. Po artykułach jest proszę o udostępnienie. Moment, panie radne, już wypisujemy. Prosimy o sprawdzenie jeszcze raz. Tak, zgadza się, dziękuję. Przepraszamy, ale nie mamy reakcji żadnej. Czy państwo będą głosować? Przepraszam, pani przewodnicząca.
przepraszam. Mamy już wszystko poprawione, prosimy o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało jeden raz 11 radnych. Brak głosowania nie oddało głosów 4 radnych. Zagłosowali radni. Głos Maria Handy-Huber, Karol Kolny, Kostyra Tomasz, Kurczyk Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Stalecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wysocka Anna, Zimnar Sebastian. Nie oddali głosu radni Dzierżak, Bogusław, Imran, Tadeusz, Noras, Bogusław i Wanut Paweł. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Ja jeszcze mam jeden wniosek do Biura do Urzędu Miasta o przygotowanie uchwały, nowej uchwały, bo stara już straciła ważność z dnia 31 grudnia. To jest uchwała w sprawie ustalenia zasad do udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztu budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, no bądź tam też było wymienione szamp ekologicznych. I chciałam powiedzieć, że ta uchwała się zakończyła i nowa uchwała nie została nam przedstawiona do porządku obrad. Na uzasadnienie tej uchwały powiem, że jeszcze jest mnóstwo ulic w Lędzinach, które nie mają kanalizacji. Całe Zamoście, Boczna Ławecka, Boczna Murckowska, tu na Blychu coś tam jest nieskończone, tak mi pan podał na szybko. Ratusz Świniowy, Ogrodowa, Spacerowa, PCK, Boczna, od Lędzińskiej Boczna to chyba jest ulica Górecka, czyli równoległa do PCK, a nie Jagiellońska. Tam Ławecka chyba już tu czytałam, ale tu jest Boczna Ławecka, tu jest jeszcze raz Ławecka. No, nie jest to w moim okręgu, żeby nie ktoś nie pomyślał o stronniczość, bo akurat tu u mnie tylko jest niezrealizowana dopłata do szamba ekologicznego na ulicy Dzikowej. Nie wiem, czy jeszcze inni radni, mieszkańcy mają kompletną dokumentację, a nie dostali dofinansowania, tylko dostałam od tej jednej osoby taką informację. Natomiast nie ma tu żadnej ulicy z mojego okręgu. Także... bardzo proszę o podanie głosu, bo pani jeszcze nie pragnę przypomnieć, że dzisiaj pracujemy do 12.30. Dziękuję. Dobrze, szybciutko to powiem, że tylko, że gospodarki komunalne, że wskazanie środków to z gospodarki komunalnej jest o 2 miliony więcej niż w tamtym roku, więc 15 tysięcy nie będzie to obciążenie. Proszę w takim razie opisanie wniosku o przygotowanie nowej uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i do szamp ekologii. Pani przewodnicząca, prosiłbym o to, żeby jeszcze raz powoli słowo posłowie, bo no, musi być to zaprotokołowane dokładnie. Dobrze, po kolei. Uchwała w sprawie. To mamy. Ustalenia zasad udzielania. Zaraz. Ustalenia zasad udzielania. Dalej. Dotacji celowej dla osób fizycznych. Ze środków budżetu gminy Lędziny. Proszę radnych, nie rozmawiać. A dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej i szamp ekologicznych. Budowy przyłączy sieci kanalizacyjnych, tak? Do sieci kanalizacji sanitarnej, tak to poprawnie przyjmuję. Sieci kanalizacji sanitarnej i szamp ekologicznych. Finansowanie z gospodarki komunalnej, która ma 2 miliony więcej wpływu niż w tym roku, to jest tam dotacja 940, w tamtym roku była znacznie mniejsza, a jest przeznaczone 320 na ochronę wód, i na gospodarkę ściekową i ochronę wód, a w tamtym roku było ponad milion, czyli tamte 15 tysięcy powinno
się gdzieś znaleźć z tej dotacji. I nie jest to wielka kwota, jeżeli mamy 2 miliony więcej wpływu do gospodarki komunalnej. Także proszę o prowadzenie wniosku. Wniosek przewodniczący Rady Miasta Marii Głos. Proszę o przygotowanie nowej uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Lędziny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i szamp ekologicznych. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Zagłosowało 12 radnych, wstrzymała się jedna osoba, nie oddało głosu 2 radnych. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Głos Maria, Handy Kubert, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczyk Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonczuk, Wańczyk Edward, Wanut Paweł, Wysocka Anna, Zina Sebastian. Wstrzymali się od głosu radni Ingram, Tadeusz i oni oddali głosu radni Noraz, Bogusław i Stolecka Bogumiła. Wyczerpały nam się zgłoszenia do dyskusji w tym punkcie. Przechodzimy do komunikatów informacji. I mamy tu taki komunikat. Tak? Szanowna Pani Przewodnicząca, w kwietniu bieżącego roku rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podobnie jak w spisach w latach 2002 i 2011 w formularzach ujęto pytania dotyczące przynależności narodowej i etnicznej. Niestety, mimo że w poprzednich spisach narodowość śląska była wskazywana najczęściej po narodowości polskiej, nie znalazła się na podstawowej liście opcji. Jej wybór wymaga zaznaczenia odpowiedzi inna i następnie wpisania śląska. Utrudnienie to może deformować obraz identyfikacji respondentów. Wobec tego zagrożenia zachęcamy pana, panią i za pani pośrednictwem radnych miasta do poinformowania mieszkańców o możliwości deklarowania narodowości śląskiej i wyjaśnienia obowiązującej procedury przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, stron internetowych, prasy lokalnej i innych dokumentów. Prosimy o czytanie pisma na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta. Liczymy, że dzięki Państwa pomocy spis powszechny przyniesie rzetelny obraz identyfikacji narodowej, etnicznej mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej. W razie pytań służymy Państwu wszelką odpowiedzią. Podpisał pan Jerzy Gorzelik, przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska. Mam jeszcze takie pismo, które mieszkaniec, znaczy może powiedzmy były pracownik Rady Miasta, zwrócił się z prośbą, żebym odczytał na sesji. Szanowna pani, to do mnie, to nie będę czytać. W związku z podawanymi do publicznej wiadomości przez burmistrza miasta Lędziny panią Krystynę Wróbel informacjami dotyczącymi rzekomych niezgodnych z prawem działań urzędników burmistrza Wiesława Stambrowskiego w zakresie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości położonej przy ulicy Murckowskiej w Lędzinach, czuję się zobowiązana jako były naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. W wyniku wniosku właściciela nieruchomości położonej w Wędzinach przy ulicy Murckowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 147/91, w styczniu 2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych z garażami. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca na budowie obiektu budowlanego wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy. Jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w przepisach powołanej ustawy, organ pierwszej instancji ma obowiązek wydać decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli natomiast wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, obowiązkiem organu pierwszej instancji jest wydanie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. Narzędziem służącym stwierdzeniu, czy zachodzą przesłanki ustalenia warunków zabudowy, jest analiza funkcji oraz cech zabudowy zagospodarowania terenu, zwana potocznie analizą architektoniczno-urbanistyczną, której przeprowadzenie nakazują przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie takiej analizy ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, ponieważ treść analizy jest jednym z głównych elementów materiału dowodowego pozwalającym stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do ustalenia warunków zabudowy w danej sprawie. Na podstawie treści tego elementu, oczywiście pozostałego materiału dowodowego, organ podejmuje rozstrzygnięcie kwestii ustalenia warunków zabudowy. Projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla nieruchomości położonej przy ulicy Murckowskiej w Więcinach sporządzony został przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne, która w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy zagospodarowania terenu wyznaczyła wokół działki, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy obszaru analizowanego i przeprowadziła, obszar analizowany jest tak napisane, czytam dosłownie, i przeprowadziła na nim analizę architektoniczno-urbanistyczną, o której mowa powyżej. Analiza sporządzona przez urbanistę wykazała, że istnieje możliwość realizacji inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych z garażami. W oparciu o analizę oraz zebrany materiał dowodowy ustalone zostały warunki zabudowy i wydana została decyzja zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprostowania wymaga również stwierdzenie podawane do publicznej wiadomości przez panią Krystynę Gruber, że przedmiotowy teren jest położony na obszarze zagrożonym powodzią. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekazane zostały jednostkom administracyjnym dopiero w 2015 roku. Postępowanie o ustaleniu warunków zabudowy kwestionowane przez panią Krystynę Gruber prowadzone było w 2010 roku zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wymogami. Podkreślenia wymaga fakt, że działka oznaczona numerem geodezyjnym 147/91 nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w 2015 roku. Zatem nie stanowiła takich terenów w 2010 roku. Ponadto projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy uzgodniony był ze Śląskim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach jako z organem właściwym w sprawach melioracji wodnych. Wskazać w tym miejscu należy, że ukształtowanie terenu i problem melioracji terenu nie stanowi podstawy odmowy ustalenia warunków zabudowy. Decyzja ustalająca warunki zabudowy wskazuje jedynie warunki i zasady zagospodarowania terenu. Natomiast dopiero w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do wykazania, że wszystkie wymogi prawne wynikające z prawa budowlanego i przepisów szczególnych są spełnione. Uważam, że przedstawione publicznie informacje o błędnie wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz stawione zarzuty są nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych, a służą wyłącznie odwróceniu uwagi od przegranej sprawy odszkodowawczej wynikającej z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego. Odrębnym tematem jest decyzja o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego m.in. działkę o numerze geodezyjnym 147/91, dla której w 2010 roku zostały ustalone warunki zabudowy. W tym zakresie jednak działalność Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomości Ładu Przestrzennego ograniczała się wyłącznie do wykonywania poleceń realizacji odgórnych decyzji i sygnowania prowadzonego postępowania. Wszelkie decyzje pani burmistrz podejmowała w ścisłym gronie doradców i bliskich współpracowników, do którego pracownicy wydziału nie należeli. Sposób reamowania funkcji burmistrza przez panią Krystynę Gruber jest specyficzny i z tego względu tak wielu, często długoletnich pracowników podjęło decyzję o odejściu z urzędu. Sądzę, że kluczowe jest rozróżnienie pojęć zarządzania i rządzenia. Dlatego zastanawiałam się, czy zajmować stanowisko w przedstawionej sprawie. Jednakże milczenie stanowi swoistą akceptację wypowiedzi, zarzutów i oskarżeń stawianych przez panią burmistrz. A z całą stanowczością muszę stwierdzić, że są one niezgodne ze stanem faktycznym. Informacja podawana przez panią burmistrz, że uchwalając plan miejscowy poprawiła błąd poprzedników burmistrza Wiesława Stambrowskiego. Przepraszam, naprawiła błąd urzędników burmistrza Wiesława Stambrowskiego jest kłamstwem, gdyż przy ustalaniu warunków zabudowy nie został popełniony żaden błąd. Proszę zatem o czytanie niniejszego wyjaśnienia na najbliższej sesji Rady Miasta. Z wyrazem szacunku, Ewelina Gorczyk. To byłyby wszystkie komunikaty. Mam tu zgłoszenie do dyskusji. Pan Łukasz Kuczek, proszę. Dziękuję.
Pani Przewodnicząca, krótki komunikat. Szanowni mieszkańcy, jak mogli się Państwo dzisiaj przekonać, mieliśmy do czynienia z kolejną próbą manipulacji i zastraszania radnych opinią publiczną. Mówienie Radzie, że Pani Burmistrz 700 tysięcy zostawia na spłatę zadłużenia podmiotowi górniczemu, a nie ujęcie tego w budżecie, jest kolejnym kłamstwem Pani Burmistrz. Poprawki, o których mówiła Pani Skarbnik, były przedstawione tylko radnym w odpowiedziach na ich wnioski i zapytania, a nie miały pokrycia w tabelach przedstawionego projektu budżetu, o czym ciągle informujemy i do dnia dzisiejszego to nie było omówione tak, jak prosili radni. Żywię nadzieję, że mieszkańcy już się nie nabierają na te manipulacje i zwalanie winy na radnych za rzeczy należące do wyłącznej kompetencji burmistrza i skarbnik. Dziękuję. Ja tylko króciutko, tutaj dostałem dwa SMS-y od mieszkańców, którzy na żywo oglądają naszą sesję i taka prośba, że nas słychać tutaj na sali bardzo dobrze, natomiast tam Państwa Biuro Rady i Państwo, którzy zawierają, szczególnie Pani Skarbnik, bardzo źle słychać i prosili, żeby jakoś to skorygować, żeby mogli spokojnie i dokładnie słuchać tych wypowiedzi. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik jeszcze zabierze głos co do kwestii projektu uchwały czy wniosku Pani Przewodniczącej odnośnie przyłączy i zabezpieczonych środków w kwocie 2 milionów złotych w projekcie budżetu, dobrze? Mogę Pani Przewodnicząca, tak? Proszę. Ja bym chciała, bo troszkę też nie rozumiem tutaj tego wniosku, Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę wód i ochronę środowiska, to tutaj mamy 4 979 tysięcy, jeżeli chodzi o wpływy. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to mamy 7 milionów 550 tysięcy, więc ja tu za bardzo nie widzę wolnych środków, bo mamy zaangażowane jeszcze ponad 3 miliony pomimo tych wpływów czterech do budżetu. Może ja tam to popatrzę, tu mam tak, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tu jest 5 milionów, tak? Ja tu no już tu nie widzę, bo tak jest takie niewyraźne światła, czy 6 milionów, trudno mi jest powiedzieć, ale na ten rok jest więcej środków o 2 miliony na pewno niż w tamtym roku. No kurczę już, teraz. Pani Przewodnicząca, jest to spowodowane tym, że jest zwiększone. Ta gospodarka komunalna ma wpływy w tamtym roku 3 479 704 zł. Dotacja jest 144 tysiące, a w tym roku gospodarka komunalna ma 5 479 000 przy dotacji 940 528 zł. Tak? I to jest po prostu kwestia też przeznaczona z punktu 5 na spełnienie właśnie tej ustawy tam punkt 3. Ustawy i tak dalej. I tu w sumie, czy z tego tytułu nie znalazłoby się 15 tysięcy, czy my po prostu gospodarkę ściekową, czy my dbamy o ochronę środowiska, ochronę wód, czy tylko dbamy, bo tu jest przeznaczenie na inwestycje zupełnie bardzo małych środków w tym roku na ochronę właśnie wód i ochronę środowiska, bo jest 320 tysięcy, a w tamtym roku było ponad milion. W tym roku jest 320 tysięcy, a w tamtym roku było 1 115 000. Natomiast tych środków idzie właśnie na gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarka ściekowa, ochrona, gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni. To wszystko są szczytne cele, ale skażenie środowiska, jeżeli nie ma kanalizacji zrobionej, to jest naprawdę duże. A mieszkańcy, w których rejonach nie ma kanalizacji, powinni dostać dofinansowanie do szamb, ponieważ są pokrzywdzeni w stosunku do całych lędzi, które w 2015 roku dostały o wiele, wiele większe dofinansowania i większe środki.
a ci ludzie dostają 45%, a wtedy było dofinansowania 80%. Czy jest różnica? I wszystko muszą sobie sami załatwić. Projekty, tak, geodetów i tak dalej normalnie, a poprzedni mieszkańcy co mieli? Podpisywali, zapłacili 900 zł czy tam ile i mieli projekt z głowy. To jest po prostu traktowanie równe mieszkańców. Myślę, że jak uchwała wygasła, to powinno po prostu być naprawione przez Urząd Miasta, tym bardziej, że praktycznie ma 85% Lędzin dopiero ma środki. Natomiast... Przepraszam pani przewodnicząca, bo ja tutaj już mówię, wyjaśniam, o co chodzi. Te 320 tysięcy to jest dopłata do mieszkańca do ceny ścieków. I tutaj owszem, ona była większa, bo zgodnie z autopoprawkami zgodziliśmy się, że uchwała ma moc do końca maja. I tutaj zostało nam 320 tysięcy w budżecie. Jeżeli ja mam jeszcze z tej kwoty ściągnąć i przesunąć na dotacje, no to tutaj, tak jak mówię, one są szczegółowo wyliczone z tych dopłat, które dajemy do mieszkańców, więc ciężko mi będzie 15 tysięcy z tego tytułu przesunąć. To znaczy, to w takim razie ja to przeanalizuję i znajdę te 15 tysięcy. Proszę o jeszcze raz przeanalizowanie tego, dobrze? Tak, znajdę pani te 15 tysięcy. Ale o to jeszcze, że na następnej sesji złożę takie zapytanie, ile z tych 15 tysięcy z poprzednich lat zostało wydane? Bo w 2019 roku... Praktycznie... Pani przewodnicząca Krystyna, już jest długo po czasie, ale wiadomo, że czasami przedłużamy. Natomiast chciałabym też zabrać głos w punkcie informacji. A z tego co pamiętam, pani dostała już informację na temat, ile zostało wykorzystanych środków w ramach tych 15 tysięcy z ubiegłego roku. Ale nie ma przeszkody, by pani jeszcze na to przygotowała. Nie dostała takiej informacji, nie przypomnę. Mogę podać informację? To znaczy ja sobie odszukam, nie trzeba. Nie chciałabym ja podać, skorzystać z tego punktu informacji i podać do mieszkańców informację. Szanowni mieszkańcy, pozwolę sobie, za to serdecznie przepraszam, użyć języka na radnego Sebastiana Zimnala. Panie radny Sebastianie Zimnal, pan kłamie i ma pan dokumenty, które zostały panu przesłane w dniu wczorajszym albo przedwczorajszym. Szanowni mieszkańcy, jeżeli chodzi o porozumienie z SLK, zostało przeze mnie zgodnie z moim obietnicą w ubiegłym roku podpisane. Co się okazuje? SRK przeprowadziło jeszcze raz badania gruntów, oceniło ich wartość przez rzeczoznawcę i okazało się, że wysłali ponowne porozumienie, ale już z inną klauzulą. O co chodzi? Burmistrz ma podpisać oświadczenie, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do SRK, jeżeli chodzi o przejęcie działek, pomimo tego, że mogą być tam własności w gruncie osób trzecich, a więc proszę Państwa, o tym Państwo zostali poinformowani. I jest jedyne wyjście, Szanowni Państwo. Trzeba zrobić ekspertyzę i badania gruntów, żeby potem nie było takiej sytuacji, jaka ma miejsce radni zobowiązani. Ja podaję informację. Podpisuje burmistrz i na burmistrza spada cała odpowiedzialność. I to jest fakt. Pomimo tego, że radni decydują, podejmują uchwały, ale burmistrz jest odpowiedzialny. Ale nie jest tak do końca, państwo też są odpowiedzialni. Tylko nie ponoszą żadnych konsekwencji. Natomiast może być taka sama sytuacja jak z ulicą Murskiowską, przepraszam, działką przy ulicy Murskiowskiej, że rada podjęła uchwałę i to jest nieprawda, co pani przeczytała ze słów pani naczelnik, która się podpisała, przypominam, pani Goczoł, bo to nie burmistrz podjął uchwałę o zajęcie stanowiska i uchwale, w której była zaplanowanie planu przestrzennego zagospodarowania. To Rada Miasta w poprzedniej kadencji podjęła taką uchwałę, nie burmistrz. Burmistrz teraz tylko ponosi tego konsekwencje. Natomiast prawda jest taka, że burmistrz zawsze ma komisję i posiłkuje się opinią komisji i podejmuje decyzję w momencie, kiedy ma tą opinię komisji. A ta komisja nazywa się urbanistyczna. I do tej komisji należy
należała ta pani naczelnik, której dzisiaj pani pismo odczytała. I na tej komisji ustalono, że nie będzie żadnych zobowiązań, żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o odszkodowania za tą działkę. A więc tak samo państwo jako radnym z poprzedniej kadencji zostało to przedstawione. Dlatego państwo podjęli taką decyzję. Nie burmistrz. Nie burmistrz. Burmistrz teraz ponosi konsekwencje. I teraz państwo strzygą burmistrza za to. Pani nas namawiała do tego. On musiał zapłacić. Nie rozumiem, dlaczego mi tu się przeszkadza. W każdym razie, może nie wszystkim się podoba moja wypowiedź, ale taka jest prawda, proszę państwa. I proszę w końcu przestać mnie odsądzać po czci i wiary. Tak samo może być teraz z tymi działkami, które chcemy przejąć po SRK. Potem będzie pani burmistrz podpisała porozumienie, tak? No przecież mogła zrobić wcześniej badania. I taka jest moja decyzja, proszę państwa. Szanuję państwą wolę, jak najbardziej, ale muszę przeprowadzić ekspertyzę, żeby nie narazić gminę na niegospodarność i żeby siebie nie obciążyć, że gmina będzie musiała płacić osobom trzecim jakiekolwiek zobowiązania. Nie, panie radny Szymon, ja nie przerywam, jak pan komisję prowadzi, proszę nie przeszkadzać. To jest informacja, zbliża się za 15. Ja obiecałam pracownikom tutaj, bo już siedzą, pukają, że pracujemy do 17.30. Bardzo proszę o zakończenie, pani przewodnicząca, dlatego że nie będziemy już przedłużać dzisiejszej sesji. To znaczy się, tak, ja już zaczęłam po prostu się wyłączać i zaczęłam zamykać sesję, a to państwo prosili o głos pani skarbnik i pani burmistrz. My byśmy już tą sesję zakończyli dobre 5 minut temu chyba, nie? A więc moja wypowiedź, słusznie pani zauważyła, że moja wypowiedź i pani skarbnik to było w sumie 5 minut. No, a pani pytała, nie, chyba, wypowiedź. Była 17.30, zostali państwo poinformowani, ja szanuję państwa, jest 17.45 i z mojej strony tylko jest ogromna prośba. Proszę o zakończenie pani przewodnicząca tej sesji. Dziękuję bardzo. W takim razie, no, panie Sebastianie, może następnym razem, bo będziemy się już tak wykłócać, zamkniemy, będziemy jeszcze dyskutować. Tak, będziemy dyskutować, już my jesteśmy przy komunikacjach. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pani burmistrz ma decyzję radnych głosu bez pozwolenia w sprawie SRK, co zrobi, to już jej decyzja. Pana do porządku. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie 47. sesji Rady Miasta. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za udział, aktywny udział. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i za